Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i jestem uśmiechnięty od ucha do ucha, bo to będzie bardzo wesoły Hate Park. Ciężko tutaj będzie wykrzesać jakikolwiek hejt, także pierwszy człon nazwy tego programu chyba idzie do kosza dzisiaj, ponieważ moimi gośćmi są Dominik Piechota i Szymon Fiedorek. Dołączy do nas także Rodrigo Ibáñez, czy dobrze powiedziałem? Ibáñez. A także będziemy łączyć się z naszymi słynnymi argentyńskimi wariatami, czyli odpowiednikami kanału sportowego w Argentynie. Dobrze wam znanym i lubianym Niko, który już tutaj gościł na naszym YouTubie. Panowie, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w tym programie, dlatego że chciałem pogadać z ludźmi, którzy przeżyli przygodę swojego życia, spakowali się, pojechali do Argentyny, no i byli świadkami zdarzeń, powiedziałbym, ekstremalnie euforycznych, bo chyba to jest jedyne określenie, które teraz mi przychodzi do głowy. Zdarzeń, które pewnie no, będziecie przez kilkadziesiąt lat, do swoich ostatnich dni będziecie w sobie nosić. Dominik jest tak cały czas uśmiechnięty. No tak, że, bo ja to cały czas... No, ja cały muszę, czas... Muszę cię tylko zapytać o jedną rzecz. Czy te emocje, które widzieliśmy na wszystkich filmikach, vlogach, w waszych łączeniach, już troszkę ostygły? Bo dzisiaj troszkę z dystansem też możecie spojrzeć na całą wizytę w Buenos. Ostygły, ale to jest trochę tak, że cały czas wieczorem gdzieś... Czasem najlepsze jest to, że właśnie cały czas ja piszę jeszcze z ludźmi, których tam poznaliśmy, głównie no, i z dziewczynami, z chłopakami poznanymi, więc zdarza się, że cały czas utrzymywać kontakt, to jest fajne, no i tak trochę trudno o tym zapomnieć, tak jakoś dziwnie się człowiek czuje, jak wstaje w Warszawie, nie słychać o 6 rano muchachos, no to prawda. Nad ranem, nie słychać o 3 nad ranem, to był taki jakiś tydzień jakby, nie wiem, wrzucili cię do innego uniwersum i zastanawiać się, że może to tak funkcjonować, bo dużo jakichś takich absurdów. No, może już trochę na chłodno tak, ale to będzie przygoda dla mnie na pewno najlepsza w życiu. Fajna jest taka zbitka moja i Szymona Fiedorka, który był tam operatorem i te piękne kadry, które też widzimy tutaj kręcił, bo ja jakby ja znałem hiszpański, rozmawiałem z ludźmi i przeżywałem to, bo Argentyna była moją wielką zajawką. Byłem tam 2 miesiące wcześniej i wyjeżdżałem z łzami w oczach i mówiłem, nie no, muszę kiedyś jeszcze zaoszczędzić hajs i wrócić tam, bo po prostu zbyt dobrze się tam czułem. I jak mi Stan napisał 2 miesiące później w trakcie mundialu, sprawdzajcie najbliższe loty, no to mówię, oho, trochę się to wydarzyło szybciej niż zakładałem. A Szymon z drugiej strony jakby to tak odbierał, chociaż skillował trochę hiszpański, ale tak to odbierał bez rozumienia tych ludzi i tak widziałem, że z dnia na dzień coraz inaczej podchodziłeś do tej Argentyny. Znaczy, ty też, Szymon, bo też warto nadmienić to, że ty byłeś chwilę wcześniej w Dubaju i w Katarze, więc miałeś totalny dysonans poznawczy pomiędzy tymi dwoma światami, prawda? Znaczy, no tyle tylko, że klimat dosyć podobny. Tu ciepło i tutaj ciepło, więc no trudno to zrobić. No niestety, musiałem to przeboleć. Ale tak, no co do barier językowych, to na pewno właśnie, tak jak Dominik powiedział, że to było ciężkie, jakby ciężko było się też tak tym cieszyć tak mocno jak Dominik, bo Dominik naprawdę widać, że on się to przeżywał totalnie. Czy po prostu jest niewielu ludzi takich jak Dominik, którzy tak się ze wszystkiego cieszą, to też jest inna kwestia. Ale Argentyna była taka specjalna. Ale faktycznie jakby właśnie, no w jakimś tam stopniu było to ciężkie, że się nie rozumie, co ci ludzie... W jakimś stopniu się rozumie, ale nie wiesz, jak im odpowiedzieć po prostu. Mm-hmm. Raz mieliśmy taką sytuację, że podszedł do nas, bo Szymon nam cały czas mówi, kurde, tak wszystko rozumiesz i tak dalej. I raz podszedł do nas jakiś gościu, z którym wydawało nam się, że bawiliśmy się na górze, na dachu jakiegoś przystanku, ale podszedł do nas tak dość poważnie i zapytał, czy mamy mu dać jakieś dolary, albo czy tam poczęstujemy go papierosem. Okay, no i dostał tego papierosa, ale zapytał, czy jeszcze dostanie dolary. No i zaczął tak do nas gadać na serio, że... Wyglądał przede wszystkim jak jakiś gangster. Tak, wyglądał przede wszystkim jak gangster, bo od nas patrzyliśmy na niego tak. To dość istotna informacja. To dość ważna. No i zbliżył się do nas bardzo blisko i zaczął mówić, że czy traktujemy go jako gorszego, że my tutaj bieli ludzie, że co, że on jakoś jesteśmy u niego na jego ziemi i jakoś będziemy go traktować z góry, a chociaż patrzyliśmy cały czas tak na niego, więc było to trudno i był taki moment napięcia, po czym on tak nas klepnął tam z całej siły w ramię i mówi, żartuję tam, trzymajcie się. I Szymon mówi, ty, co się właśnie wydarzyło? Ja mówię, no nie do końca rozumiem, czy on żartował, czy nie żartował, a na końcu się okazało, że jednak luz, ale tak... Znaczy, bo widzisz po gościu, wiesz, że jest poważny i że no generalnie krzykują się jakieś kłopoty, nie? Ale nie wiesz, o czym mówi. Małe kilombo. Ale wiecie, tak sobie myślę, nawet jak patrzyłem na żywo, bo akurat mieliśmy wtedy moc mundialu na ten ważny incydent ze skradzionym telefonem i tak, szczerze mówiąc,
wystraszyłem się trochę, że, bo nie wiedzieliśmy do końca tutaj w Warszawie, co się dzieje. Mhm. Czy tam doszło do jakiejś szamotaniny, jakiejś bójki, czy ktoś został, nie wiem, poszkodowany fizycznie. Później jak Dominik mi napisał, że to już spoko, że sytuacja faktycznie była groźna, że trzeba mieć się troszkę na baczności, dotarło do mnie, że no w takim tłumie ludzi z rachunku prawdopodobieństwa wynika to, że może zdarzyć się ktoś niemiły, nawet jeśli ludzie świętują jakiś sukces. Czy generalnie z takimi niemiłymi incydentami nie mieliśmy właśnie do czynienia i też nie braliśmy pod uwagę, że może coś się stać tak naprawdę w sumie, bo ten był okej. Okay. Pokażemy Szymon tę sytuację, bo mamy ją, sam tak, zresztą tak, wycinałeś, no więc tak. Wiesz, okay. wiesz doskonale o czym mowa, no bo przecież teraz ktoś, kto ogląda ten Hyde Park, nie do końca musi wiedzieć, o czym my rozmawiamy, prawda? Tak, trochę błędnie założyłem, że wszyscy wiedzą. Tak, no to była generalnie sytuacja... Mamy czy nie mamy? Puszczamy w takim razie. O, i tutaj jeden z tych panów, który tutaj ze mną zaczyna rozmawiać. Prawdopodobnie ten w niebieskim koszulce. Podjął się próby jakby kradzieży telefonu, więc widzicie, to jest godzina 6 rano, bo moc mundialu była 10, 4 godziny różnicy. Oni mi coś mówią, bajerują. Ja nie do końca wiem, o co im chodzi. Oni mi tam mówili, że ich kumpel to jest argentyński Mbappé, czy ich w ogóle tam nie znajdę. No widzimy, że raczej bezdomni, który tam przebalowali całą noc. No ale tak męcząca była ta rozmowa. I tutaj podszedł ten gościu, gdzie widziałem, że w jakimś radio Z, czy w innych takich, że było parę artykułów, gdzie zaznaczyli go na okrągło i powiedzieli, on podjął próbę kradzieży telefonu. I to był ten moment, kiedy ktoś Szymonowi wyrwał. Tak, telefon. Telefon. I to trwało, nie wiem, 2-3 sekundy. Tak. No dobra, ale on zaczął uciekać z tym nie, telefonem. On był taki mozolny po prostu, jakby ledwo się ruszał. Ładne określenie gościa, który zalany w trupa, mozolny. Podoba mi się, biorę to. Ale najlepsze jest to, że ja w tym momencie... Spokojnie, jestem tylko mozolny. Ja w tym momencie, chyba tak dziwna sytuacja, pierwszy raz się spotkałem z próbą kradzieży, zacząłem kontynuować wątek. Ale jakby dalej, jakby nagrywaliśmy, nie? Tak, tam czat musiał nieźle szaleć. No, dla mnie to trwało, nie wiem, w głowie z 20 sekund, bo jeszcze sobie zdążyłem pomyśleć, kurde, przed chwilą ten telefon kupiłem, jakieś inne różne takie, miałem analizę. Mam tam telefon do Klary. Tak, zacząłem przeprowadzać jakąś analizę w głowie, co stracę, po czym mówię, nie, no trzeba go odzyskać. Tak ruszyliśmy do niego. Tak, ale później... to od razu, to było momentalne, jakby, no od razu ruszyliśmy, nie zastanawialiśmy się jakoś szczególnie. I też to jest śmieszne, że jakby od razu kontynuowaliśmy nadal naszą transmisję, jakby nie, nic się stało. Dopóki ktoś nie zaczął nam mówić, że może dobra, lepiej odejdźmy i tak dalej. Ale no to była taka sytuacja, że Szymon się później ze mnie śmiał, bo usiedliśmy i tam wszyscy oczywiście pisali z kanału, czy wszystko w porządku i tak dalej, więc mega to miłe, ale zaczęliśmy tak sobie tę sytuację analizować. I Szymon mówi, nie no, co nas tam będzie jeszcze czekało dalej? Mówi, kolejne wejście to strzelaniny chyba jakieś, bo po prostu wczoraj jazda na tym pick-upie, dzisiaj kradzież telefonu, codziennie się coś działo, ale dobrze właśnie Szymon powiedział, ja tak zacząłem mówić po sytuacji, mówię, nie no, ale nic się przecież nie stało, to był jakiś bezdomny, to nie była w ogóle groźna sytuacja, wyrwał ten telefon, on do mnie mówi, stary, ty masz syndrom sztokholmski, na tyle ci się podoba ta Argentyna, że zaczynasz tłumaczyć gościa, który przed chwilą chciał ci ukraść telefon, a mówię... No może trochę. Czyli się bardziej racjonalnie do tego podszedł. Ja się zastanawiam, jak odbierali was ludzie miejscowi, którzy z jednej strony byli zanurzeni w euforii, wielu z nich no, pod wpływem alkoholu, co jest zupełnie zrozumiałe, świętowanie kilkudniowe, właściwie można powiedzieć, że święto narodowe, cała Argentyna na ulicach, trudno zapanować nad tym tłumem. I wy, znaczy nie dało się zapanować. Obcokrajowcy w tym wszystkim. I z jednej strony tak część ludzi może was przyjąć jako do swojej rodziny, no bo przyjechaliście, to świętujecie z nimi, dawać ich tutaj, ale część ludzi może pomyśleć sobie, to jest wasze święto, Polacy, przegraliście z nami, jedźcie sobie do domu. No bo, czy znaleźli się w ogóle tacy ludzie, czy to była taka 99,99 euforia i właśnie przyjęcie was do tej argentyńskiej rodziny? Szymon już byłby w drugiej rodzinie adoptowany tej zimy. Ja tak tylko szybko powiem, że nie, absolutnie nie dało się tego odczuć. Jedynie co mówili, to że właśnie, że nie jesteś Argentyńczykiem, więc nie zrozumiesz tego. Jakby to były jedyne takie słowa, żeby które mówili. I faktycznie jest to prawda, bo jakby nie da się tego zrozumieć. Nawet będąc tam, ciężko zrozumieć ich radość. Jakby dlaczego aż tak się z tego cieszą po prostu. No to są akurat to obrazki przed finałem. To są obrazki przed finałem, akurat to jest u nas pod hotelem. I no tak było do samego rana, tak było do samego finału.
No nie, ja mam wrażenie, że 99% to była totalna jakaś taka euforia. Były takie przypadki, kiedy na przykład raz chcieliśmy, no już szukaliśmy wrażeń i doświadczeń, więc ja poprosiłem gościa, czy da Szymonowi pograć na bębnie w tym tłumie, który tam był. I mówię, że Szymon jest że ma dobry słuch muzyczny i tak dalej, tłumaczę temu gościowi. On mówi, wy jesteście z Argentyny? Ja mówię, że no nie, nie jesteśmy, no jak widać. Nie? On mówi, to tam tylko się nie płucujcie specjalnie, bo i tak dalej, tak tylko powiedział, ale dał Szymonowi ten bęben, no i on tam grał. Co prawda mu go szybko zabrali, bo nie był w stanie wybić odpowiedni rytm. Rytm był za wolny po prostu. Ale nie, no tak, to te wszystkie sytuacje były super, super pozytywne, więc ja też tak, bo ktoś sobie może pomyśleć, nie no, co za gościu, który patrzy przez różowe okulary, działy się tam jakieś dziwne sceny, a ja o tej Argentynie tylko tak pozytywnie, no. Jakby, jak masz, nie wiem, dwie sytuacje jakieś podejrzane i 100 na ich tle, naprawdę fantastyczny, to jest właściwie gdzie... błąd statystyczny. No tak, gdzie, tak. Wiesz, wychodzi na ulicę 5 milionów osób i ludzie tam mówią, nie no, co za wariaci, ktoś tam zginął i tak dalej. Mam wrażenie, że są takie statystyki, że zwykle czasem ginie więcej osób normalnie tego dnia, kiedy dzieje się codzienne życie, niż kiedy dochodzi do jakichś takich skrajnych sytuacji, kiedy wszyscy są tam na ulicach, bo to jest po prostu gigantyczne miasto, stolica, no. To też jest paradoks, że właściwie z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że takiego tłumu ludzi powinny pilnować jakieś służby, żeby się nic nie stało, ale z drugiej strony, jak się te służby pojawiały, to się zaczynało wtedy dopiero no gorąco, tak. Więc lepiej było dla tego tłumu, żeby żadne służby się tam nie pojawiały. Mam na myśli policję, no czy tam, nie wiem, czy tam jest jakaś straż miejska, czy odpowiednik naszej straży miejskiej w Buenos Aires? Chodziła jakaś, nie, znaczy nie. Była jakaś taka coś a la Guardia Civil, aha, okay. Czasem się pojawiała, ale to nawet właśnie Szymon, bo ja zawsze lubiłem, byłem już w tej Argentynie, Szymon był pierwszy raz i lubiłem właśnie słuchać Szymona obserwacji i przemyśleń, bo miał jakby na tego takie świeże oko i właśnie on tak mówi, ty, tu nie ma w ogóle żadnej policji. No tak, jak były te zabawy, to w ogóle nie było policji. Ludzie chodzą po ulicy, jeżdżą samochody, ludzie na samochodach, ludzie na ulicach i w ogóle nie ma policji, jakby nikt nad tym nie panuje i nic się nie dzieje tak naprawdę w sumie złego. Więc no jedynie takiego dziwnego, co się wydarzyło, to jak właśnie wracaliśmy z... Ze świętowania i próbowaliśmy się dostać do naszego hotelu. To właśnie mi człowiek, który szedł za mną, powiedział mi, żebym nałożył plecak z przodu, bo to jest takie miejsce, że mogą ci coś ukraść i żebym pilnował telefonu. No i chcieli się ukraść piwo. I ktoś mi chciał piwo tylko wyciągnąć z ręki, ale utrzymałem. To jest takie trochę, bo mam wrażenie, że bardzo często jak się gdzieś bardzo daleko leci, to taka pierwsza porada ludzi, bardzo często takich, którzy tam nie byli, mówią uważajcie na siebie, bo tam jest bardzo niebezpiecznie, na pewno wam się coś stanie. Ja trochę tak z rozrzewnieniem patrzyłem na te obrazki, bo mi się przypomniało, jak ze Stanem byliśmy lat temu X w Rio de Janeiro i też nas wszyscy ostrzegali, jak to tam strasznie, zostaniemy pobici, napadnięci, będą nas okradać na każdym kroku, a spotkaliśmy się tak naprawdę z przyjęciem przez tych miejscowych ludzi, no fantastycznym, to byli bardzo otwarci ludzie, to pewnie łączy jakoś ze sobą te cechy mieszkańców Ameryki Południowej, choć to oczywiście dwa różne kraje. Ty byłeś wcześniej, Dominik, w Buenos? No byłem dwa miesiące wcześniej. Bo ty byłeś dwa miesiące wcześniej. A... Powiedz mi, jak byś zestawił ze sobą to miasto, właśnie takie tętniące, najpierw żyjące w napięciu przed tym, co się wydarzy, bo to mogła być narodowa katastrofa. Nawet sobie nie chcę wyobrażać. Słuchajcie, ja kibicowałem Argentynie w największej mierze dlatego, żebyście wy mieli stamtąd ja też w pewnym momencie jakby już tylko dlatego. I najpierw takiej Argentynie oczekującej trochę, marzącej o tym, żeby zdobyć ten tytuł Mistrza Świata, a później Argentynie w euforii, bo mam wrażenie, że oglądałeś dzięki temu trzy różne Buenos. Buenos takie no, na co dzień, Buenos trochę takie wystraszone i Buenos takie już z odpiętymi wrotkami. No tak, te odpięte wrotki to było coś, co myślę, że się może nie powtórzyć tak szybko, bo nawet patrzyłem, jak były jakieś inne przyjęcia w innych krajach, no to się nie wydarzy w Europie, gdzie... Też jak jest to takie hasło, które wydaje się utarte, piłka to religia, albo tam jedna z najważniejszych, z nieważnych rzeczy i tak dalej, no to trochę zaczynasz to jakby naocznie rozumieć i czuć i dotykać, gdzie to nie jest tak, że tylko jakby ci kibice wychodzą na ulicę, tylko jakby każdy. I mam wrażenie, że to było też takie wysyp po prostu wszystkich ludzi, że wcześniej Buenos jest najbardziej piłkarskim miastem moim zdaniem świata i jakby są na to argumenty takie potwierdzające to najwięcej klubów na takim poziomie centralnym, 18 stadionów w samym mieście 3-milionowym, a tam dookoła na prowincji to jest 50, więc tam zawsze jest jakiś mecz, zawsze są fanatyczni kibice.
zawsze ktoś gdzieś tę piłkę kopie. No i są takie teorie, że to nigdzie się nie żyje tak piłką jak w Buenos. Może w Rio de Janeiro, bo w Brazylii to jest przecież podobny, trochę inny poziom. Więc... Też kilka poważnych klubów, no i świątynia piłkarska w postaci Maracany, także no, no Copacabana tak. Do tego, także czy no myślę, się myślę, czuć, że to jest po prostu... podobny vibe taki. Da się to odczuć, że tam ci ludzie żyją naprawdę tą piłką, po prostu no żyją, jakby dla nich to jest najważniejsze na świecie, mam wrażenie. Ale później się tak zastanawiasz, jak oni mocno odpinają wrotki, nie wiem, no ten poziom szaleństwa jest niesamowity, że raz, że skakanie do tego autobusu, jakiś gościu, który prawdopodobnie tam połamał plecy i jeszcze go już wznoszą na noszach. Spinanie się na rzeczy, na które teoretycznie nie ma prawa się to człowiek udać. Człowiek, weź. Tak? Ciekawa była właśnie obserwacja tych wszystkich rzeczy, jak to funkcjonuje, jak oni tam się znajdują, z tych właśnie tak na granicy. Tam znaleźli, Jak oni się tam znaleźli, tak się zastanawiasz, i tam nawet... My tak nawet patrzymy, kurde, chcielibyśmy wejść na jakiś tam dach takiego przystanku, ale jak możemy tam wejść? A nagle patrzymy, tam jest jakiś pies, są tam jakieś kobiety, są tam jacyś ludzie troszeczkę, powiedzmy, jeszcze tęsi od nas i tak dalej. Mówimy, nie no, trzeba tam jakoś wejść. A tam na przykład... Możemy włączyć ten materiał przystanek. Mamy ten materiał tak właśnie przystankowy, gdzie widać, jak to funkcjonuje. I tam nagle po prostu ludzie, no, stoi na przykład, jest kilka takich wejść wybitych szyb, więc już, dobra, jakiś tam wandalizm, ale stoją ludzie, kilku osób jakby pracuje na górze, kilka na dole i regularnie, jeżeli ktoś chce wejść, chce przeżywać z tego miejsca, to po prostu pomaga im się wspiąć. No my się śmialiśmy, że zasady BHP tam były topowe. Tak, że tam ludzie już pracują na etat po prostu jako tacy podnosiciele. I trzech gości cię wnosi na górę, trzech cię łapie, wciąga i później tak samo z zejściem i sami spróbowaliśmy właśnie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Tutaj mamy właśnie te nagrania. Jako rzetelni dziennikarze musieliśmy to sprawdzić po prostu na własnej skórze. Albo właśnie, że pies w ogóle tam był na samej górze. Jak to się stało? I tak to wygląda jak na tych obrazkach, więc tam no, praktycznie ten wybitą szybę tego no, przystanku takiego wielkiego autobusowego, tak. Wielometrowego. Tutaj no, Szymon tutaj bezpiecznie... Akurat spuszczają z góry. Bezpiecznie zrzucany na dół, który mówi, że ukradli mu w tym momencie czapkę i znowu mówimy sobie, nie no, kradzież. Po czym patrzysz na tych gości, jest uśmiech i oni czapka ląduje. A już tak po kilku dniach zacząłeś upodabniać się do Argentyńczyka, muszę ci powiedzieć, Szymon. Tak? Tak. Chciałem was zapytać, ile tak waszym zdaniem realnie to świętowanie trwało? Czy wyobrażacie sobie, że są jakieś tam odnogi ulic Buenos, na których jeszcze oni tańczą teraz? Czy już raczej kurczę, trudno powiedzieć, bo tam właśnie to było to. Tak właśnie dziwnie to wyglądało na zasadzie, że było na dzień naszego wylotu. To już nie czuć było tego, że oni świętują. Były same protesty przede wszystkim, cały czas były protesty, a tak to nie, ja jeszcze czułem, że oni świętują. Też nas coś dziwiło, bo myśleliśmy, że to będzie trwało i trwało, a w sumie to było 2 dni po. Tak, Argentyna też musiała leczyć trochę pewnie kaca i tak dalej. Kredyty na wyjazd na mundial, później przeplotły kredyty na alkohol. Tak, do spłacania. Tam często jest taki motyw w Argentynie, czasem... Jak ktoś marzy o tym, żeby pojechać na mundial, to jest taki motyw, że oni na przykład zrzucają się w trójkę albo w czwórkę i losują, żeby tylko jedna osoba będzie ją tylko stać, żeby pojechała, robią takie losy. No i ta jedna osoba jest szczęśliwcem, ale żeby chociaż ktoś to przeżył, więc na przykład podejrzewam, że... To jest trudne do zrozumienia. To jest trudne do zrozumienia. Wyobrażam sobie w Polsce taką zrzutkę trzech gości. Tak. Na jednego, na pewno. Tak, pozrzucamy się, jeden z nas pojedzie do Kataru. No, byłoby to ciężkie do zrozumienia. A to jest po prostu coś pięknego. Naprawdę. Trudno to jest opisać nawet słowami. Znaczy, pewnie zatem kryje się trochę jakichś takich różnych patologii i tak dalej, ale i przede wszystkim dużego poziomu wariactwa, no ale... Nie jest to mądre, ale jest to piękne. Tak, na swój sposób tak, no bo jednak to, tak jak w tych wszystkich scenach, no albo się trzymasz tych dobrych, albo się właśnie łapiesz tych negatywnych. Ja myślę, że oni jeszcze później świętowali, jak były właśnie jakieś okazje złapania piłkarzy, no bo finalnie tych piłkarzy to tam nikt nie dotknął. Jeszcze później to było tak, że jak my już odlecieliśmy i jakby każdy z piłkarzy pojechał do swojej miejscowości, była powtarzana ta fiesta u każdego na prowincji, czyli po prostu Leo Messi w Rosario, ktoś tam u siebie tam McAllister powiedzmy w La Pampie i tak dalej, więc każdy wtedy jeszcze była powtarzana wielka impreza lokalnie. Później jeszcze powtarzana, zresztą teraz jest wiele takich historii, że ci Argentyńczycy na tyle tam długo zabalowali, że wielu trenerów już takich klubowych ma pretensje, że oni na przykład nie przylecieli na czas do swoich klubów. Tak, ja widziałem, że mówiliśmy o tym dzisiaj w Mocy Futbolu, że też nawet w Anglii się podzielili trenerzy, na przykład McAllister mógł wrócić po Nowym Roku, powiedzieli, żeby sobie poświętował. Myślę, że jednak no, byli dumni, że piłkarz z Brighton zostaje mistrzem świata, ale na przykład Antonio Conte
co do Cristiano Romero, czy w Manchester United Erik ten Hag byli tak już nieprzejednani. No, stwierdzili, że okej, zdobyłeś Mistrzostwo Świata, ale tutaj masz ważne klubowe obowiązki, to są też kontrakty. To jest taka kwestia, nie umiem jej rozstrzygnąć. Z jednej strony, znaczy jak gdybym był trenerem takiego zespołu, to pewnie bym powiedział, dobra, tańcz, bo to ci się zdarzy raz na jakiś czas, ale działałbym trochę na swoją szkodę, no bo to są jednak bardzo dobrzy piłkarze, prawda? No tak, a z drugiej strony, czy ci potrzebny... Czy boję, w jakim stanie oni przyjeżdżali do tych klubów? No właśnie, czy ci jest potrzebny taki piłkarz, który na kacu przyjedzie takim kilkudniowym, no bo oni tam no balowali ostro, balowali grubo. Tutaj jest ta strefa kibica, na której my oglądaliśmy, ale rzeczywiście też Enzo Fernandez zaraz do Chelsea pewnie pójdzie za 120-130 milionów, a też do niego pretensje w Benfice, że na czas nie przyleciał i parę takich przypadków było, czy Unai Emery pouczający Dibu Martineza, że no u nas to nie będzie takiego szaleństwa w bramce, czy tam latania z rękawicą przy członku, tak jak bronisz jakiegoś karnego. Więc to też widać, że oni się w tej Argentynie czuli tak swojsko, tak po prostu po swojemu. Nawet ktoś tam może mówić, że jakieś takie właśnie czasem prostacka twarz wychodziła, ale no to jest trochę taki... To była trochę taka ludowa reprezentacja. Oni najbardziej pokochali Diego Maradona za to, że strzelił gola ręką, więc jakby mają troszeczkę inne podejście do tego. Tam nawet obowiązuje to. Ale to trochę pokazuje też, że ci piłkarze też oszust są tacy... jest bardziej, że nasz oszust jest jakby w porządku oszustem, tak? Ale tak pokazuje moim zdaniem też, że ci piłkarze są tacy swoi po prostu, nie? Że nawet ci piłkarze pili te fernety z tych butelek tak. ściętych, a nie z jakichś, nie wiem, kufli super, tylko też tak jak ci kibice po prostu. O, jest ta koszulka, co ściągnąłeś z bezdomnego, jest, tak? Jest ta koszulka, którą kradliśmy bezdomnemu. Przemek, prezent dla ciebie. Gol a los Ingleses. Letra... A to gol Diego Maradony. Tak, gol Diego Maradony. O, to jestem naprawdę wzruszony, bo to jest taki moment z mojego życia kibicowskiego dość istotny. I to jest, co to jest, na pięciu linii umiejscowionego, na pięciu linii, tak? Cały tekst. A, bo to jest ten Victor Hugo Morales, tak? Victor Hugo Morales, tak, to jest jakby to jest napisane. Tekst Victor Hugo Morales, muzyka Diego Armando Maradona. To jest to słynne Lavato Carpara Diego i Latina Maradona, La Marcandes pisa la pelota Maradona, Aranka por la delece el genio del fútbol mundial. I tak dalej, i tak dalej. Jest nasz tak Morales tak redakcyjny. Pierwszy, bardzo ci, proszę, bardzo ci za to dziękuję. Nie zdążyłem złapać parownicy przed programem, ale niech ci No dlatego nie założyłem. Ja pokażę jeszcze raz, czyli komentarz do gola Diego Maradony strzelonego Anglikom w 1986 roku. Nieprawdopodobna to była historia. Piękna koszulka. Szkoda będzie mi jej nosić. Ale założę na pewno do jakiegoś, jakiegoś programu. Dzisiaj już szukam jakiegoś motywu z Diego. I myślę, że bracia Gallagher to dobrze by się bawili w Buenos. Oj, tak. Oni się wszędzie dobrze bawią. Kto by się nie dobrze bawił w Buenos, tak oni szczerze. Się nawet dobrze bawią w Reading. Tak, ale... Super prezent, dzięki wielkie. Niech ci służy. Do szuflady. Wszyscy się pytają, Dominik, no bo nie unikniemy tak, tego tematu. Wszyscy się pytają, za 7 minut będziemy się łączyć z Nico, naszym kolegą z Buenos, a wszyscy się pytają o Klarę. Czy masz numer, Lautaro Piechota, czy się urodzi, i tak dalej, więc odpowiadaj teraz. Możemy puścić materiał z auta. Wyobraź sobie, że nikt nas nie ogląda. Nie, no chwila, prawdę, co ja, słuchajcie, nie będę tutaj kłamał. Kontakt Nic się nie udało. Kontakt z Klarą się urwał, ale przede wszystkim dlatego też, że tak uczciwie, nie wymieniliśmy się numerami, zniknęliśmy po prostu później. Po tym wszystkim... Czekaj, bo uciekają ludzie, którzy byli na czacie. Nie, ale słuchajcie, to przecież nie jest jeszcze koniec historii. Nie, tak w tym całym szaleństwie, ale kurde, Klara to była w ogóle niesamowita postać, którą tam po pierwsze właśnie wciągnęliśmy, bo to wyglądało trochę jakby to było, nie wiem, ukartowane, albo dobra, może nie aż tak, ale jakby to... Jak to się nagle wydarzyło? I po prostu jakaś tam Klara napotkana nagle. Ale po prostu zapytałeś, czy da ci swój numer, a ona powiedziała, że nie, tak? Nie zapytałem w ogóle, bo to było takie szaleństwo, że nagle jak ten pick-up się zatrzymał i my gdzieś każdy się rozszedł w swoją stronę, tam poprzytulaliśmy się, podziękowaliśmy sobie, super przygoda. I nagle już po prostu byłeś w tłumie innych ludzi i ciężko było się tak naprawdę odnaleźć, z kim ty byłeś na tym pick-upie, nie, bo tam zbyt dużo się działo, więc... Drogi szacie, jeśli piszecie, że w 2023 roku urodzi się Lautaro Piechota, to wywalił się na pierwszym zakręcie, czyli braniu numeru. Ale mam właśnie, no tak jak mówiłem, mamy wiele innych kontaktów z Argentyną, które cały czas utrzymuję i to są bardziej owocne, myślę, kontakty. No ale nie wiem, jeszcze za 18 lat to za wcześnie na to wszystko. Okej. No nie, ale właśnie łatwość tam poznawania ludzi była niesamowita i to jest fajne, że no, praktycznie
Nie wiem, jakie miał Szymon odczucia, bo ja chodziłem z mikrofonem, Szymon z kamerą, miał trochę pewnie więcej strachu, co z tym sprzętem się może wydarzyć. Ja to mówię, dobra, mikrofon mi ukradną, chociaż początkowo tak miałem, dawać im ten mikrofon czy nie. No, bo ci ludzie po prostu wyrywali sobie czasami ten mikrofon. I... Ale to było tak, że nie wiem, robiliśmy jakieś wywiady i te dziewczyny same tam co chwilę, gdzie to możemy obejrzeć? No ja już po prostu jak formułkę mówiłem, kanał e-sportowy, żeby oni zrozumieli i tak dalej, od razu jakaś wymiana Instagrama. Dzisiaj właśnie, dzisiaj się Instagramami wymieniasz, nie numerami tak, telefonu. Często do kogoś w ogóle masz tylko kontakt Instagramowy, a nie masz numeru telefonu nawet, prawda? No właśnie, więc nie, parę takich argentyńskich... Mieliśmy zadzwonić do naszej koleżanki Diany, którą poznaliśmy, taką sympatyczną, ale ona akurat dzisiaj pracuje, jest też dziennikarką i w sumie też ją poznaliśmy na ulicy, jakkolwiek tak, nie zabrzmi. Tak. Wszystkim chyba zajrzę na ulicę. Czat tak poleca detektywa Rutkowskiego, że zaczynamy międzynarodowe poszukiwania Klary i tak ale dalej. Ale mamy swojego detektywa, zlecimy mu to, swojego detektywa Rutkowskiego, to jest Nico Gomez. Nico Gomez, myślę, że Nico Gomez jest w stanie znaleźć w Argentynie każdego. No tak. Zapytamy się go o to. Tak, jak do niego zadzwonimy. A to była w sumie dobra opcja, bo ja na przykład, mnie to mega ciekawi. Co na przykład Klara robi w życiu, albo czym się zajmuje, albo tak... imprezuje. No pewnie tak, pewnie imprezuje. Czat pisze, że Klara za 9 miesięcy się odezwie, że spokojnie. Jest to możliwe. Klara to taki damski Batistuta, co faktycznie jest podobieństwo, tak. Tylko we włosach. Czekamy na połączenie z Nico Gomezem. Ja was jeszcze, panowie, chciałem zapytać o początek tej podróży, bo to się nie zaczęło wszystko zbyt miło, czyli zginęły bagaże, tak, bo byście lecieli przez Paryż, prawda? Tak, no właśnie generalnie mi się na początku nie podobała ta podróż do końca, bo został mój bagaż w Paryżu. Proponowałem ci swoje ciuchy. Nie, no to prawda i bardzo ci dziękuję, bardzo miło z twojej strony. Nie skorzystałem, ale no, sam fakt, że miałem tam drona, miałem tam obiektyw, no i to, że nie czujesz się komfortowo do końca, że twoja walizka jest gdzieś indziej niż powinna być. Chodzisz w tych samych ciuchach i jesteś po prostu zirytowany. Obiecano nam, że przywiozą nam to dzień przed meczem. No i w dniu meczu, dzień przed meczem mi napisali maila, że no sorry, ale dopiero dzisiaj w nocy będzie walizka i możesz ją odebrać w sumie jutro, jeżeli chcesz, od 9 do 15, bo nie pracujemy, bo jest mecz i w sumie to jest zamknięte lotnisko przez jakieś 2 dni, więc możemy ci przywieźć 20. No więc sobie przemyśl, nie? No i ja tam im wysmarowałem maila. Że jest to trochę niepoważne. Pytał mnie o hiszpańskie przekleństwo. Tak. No finalnie dostałem jakiś tam zwrot pieniędzy jakiś tam. No ale nie chciałem czekać, aż mi przywiozą i Dominik na szczęście pojechał na lotnisko w dniu meczu. Też trochę nie mieliśmy na to czasu. Przez to też spóźniliśmy się na mecz tak naprawdę, na strefę kibica. Mieliśmy ogromny problem z dostaniem się na stadion. No trochę wstyd o tym mówić generalnie. Tak, ale nie oglądaliśmy meczu od początku. Ale wybawi was tej opresji Nico Gomez, bo jest z nami. ¿Qué tal, hermanito? Esa sonrisa la dice todo. Hola, hermanito! Moje pierwsze pytanie. Na moje pierwsze pytanie od początku mundialu do dzisiaj, ile poszło piw u niego na liczniku? Nico, la pregunta para empezar, pero es la super importante. ¿Cuántas birras, cuántas cervezas has bebido desde el primer día del mundial? Hasta hoy. Todavía no terminamos. Jeszcze nie skończyliśmy. Widać. La fiesta sigue. La fiesta sigue. De hecho, están en este momento todo Buenos Aires y todas las señoritas preguntando por el señor Dominic Piechota. Mówi, cały Buenos Aires, wszystkie dziewczyny pytają, gdzie jest Dominik Piechota, czemu wyjechał? No właśnie, powiedz, że widać za nim dużo legitymacji detektywistycznych, czy on jest w stanie znaleźć Klarę? La pregunta es porque vemos detrás como muchas confirmaciones que tú eres detective super profesional y si nos puedes ayudar, tenemos un reto super importantísimo para encontrar alguna chica que se llama Clara. ¿La has visto, no? ¿O no? La de la película, la del video del pick-up, el día de celebración. Fue tendencia. Clara se contactó conmigo por redes sociales, quiere saber de tu paradero, está totalmente enamorada y me dice que tiene noticias también para vos. No me digas eso.
Parece que se viene un niño. Nika mówi, że kontaktowała się z nim parę dni temu, bo to była tendencja, czy to był jakby trend w Argentynie. Mówi, no i znalazła numer do niego, jako że jest super profesjonalnym detektywem i mówi, ma bardzo dobre wieści. Po pierwsze jest zakochana, szuka tych chłopaków, ale mówi, jest jeszcze wiadomość, będzie dziecko, ale to nie jest prawda. No jest cierto, no te creo. No pamiętam. Konkretnie chłopiec. A teraz zadać mu całkiem poważne pytanie. Pytanie dotyczące ich kanału YouTube'owego, no bo mieć kanał YouTube'owy w Argentynie w momencie, kiedy Argentyna zdobywa Mistrzostwo Świata, co oni zrobią z tymi wszystkimi pieniędzmi? ¿Qué secta deportiva va a hacer con todo este dinero que ha ganado durante este mundial, durante este torneo? Todo el tiempo, 24/7 en el aire, los millones de suscriptores, los millones de vistas. ¿Qué van a hacer como secta con toda esa fortuna? Tenemos que volver a seguir generando porque lo gastamos todo en fiesta. Mówi, musimy wrócić do ponownego zarabiania, bo wydaliśmy wszystko na imprezę. Ale to prawda, przyznam, że jako cała sekta deportiva, oni nadawali przez cały mundial, no praktycznie cały czas, komentowali każde spotkanie, no praktycznie byli cały czas na żywo. I jak to się wszystko skończyło, to wyjechali całym kanałem w kilkadziesiąt osób, 100 kilometrów za Buenos Aires, na wieś, wynajęli domek z basenem i zaczęli się tam no po prostu cieszyć po tym całym czasie. Obrazki były niesamowite, zresztą ty obserwujesz Niko na Instagramie. Tak, powiedz mu, że obserwuję go, że muszę go niestety odfollowować na Instagramie, bo prowadzi tak beztroskie życie, że nie mogę na to patrzeć. Niko, te tenemos que... No te podemos seguir más en el Instagram y todo porque no es justo que observamos todo el tiempo esa fiesta, ese divertido, la piscina todo el tiempo, la playita. ¿Qué es eso? Yo invité personalmente a mi amigo Dominic Pichota, el cual me destrató rotundamente. Siento un dolor en mi corazón irreparable. Muchas señoritas invitadas porque iba a venir Dominic y se sintieron estafadas. Querían irse automáticamente de la fiesta. Ay, pero hay mínimo hay argumentos para volver. Hay como razones para volver. Mówi, że zapraszali mnie i to była prawda. Nawet był przygotowany autobus, ale nawet ci o tym nie powiedziałem, bo jakoś nie było... O, super. Bo jakoś było na tyle dużo pracy, że nie było kiedyś tam do nich wybrać. I poza tym bałem się, że wtedy nie wrócilibyśmy do rodzin na święta. Ale no tak, Niko mówi, że bawili się niesamowicie. Też zresztą później zrobili sobie jeszcze jakiś taki tour po plaży. No zresztą u nich święta to zawsze jest czas, kiedy no, to jest wyjazd na plażę, właśnie trochę odpoczynek w Boże Narodzenie, bo to jest u nich pełne lato. No tam oczywiście bajerował, że czekało tyle dziewczyn i tak dalej, przynajmniej są argumenty, żeby wracać i z sektą deportivą się bawić. A ja chciałem takie jeszcze poważne pytanie zadać, Niko. Co to Mistrzostwo Świata oznacza dla Argentyny? Ja wiem, że to tak trochę górnolotnie brzmi, ale no w kraju, który ma tyle problemów, nikt tak dobrze nam nie odpowie na to. Nikt nam lepiej na to pytanie nie odpowie niż on, niż mieszkaniec tego kraju. On wygląda jakby nie żył w kraju żadnego kryzysu, jest wiecznie uśmiechnięty, no ale jak się ma milion subskrybentów na kanale YouTube'owym, to rozumiem. Natomiast no, czuję klimat tej swojej ojczyzny. Bueno, y ahora una pregunta un poco más seria, Nico, porque tú no te pareces como si vives en el país con mucho crisis económico y eso, porque es al reverso, todo el tiempo con la sonrisa, con la mente positiva, pero realmente si ese trofeo, esa Copa del Mundo puede cambiar algo en la vida de la Argentina, de los argentinos, o no lo podemos buscar tan profundo, porque ¿qué eso significa y realmente si puede cambiar algo en la sociedad o es más... No sé, es más un poco mentira que eso cambia algo. Créeme que hay varias personas en la sociedad argentina que ahora se ven inspiradas en los valores, en lo que ha representado, en algo mucho más profundo que dejó este seleccionado argentino. En la resiliencia, como lo habíamos mencionado anteriormente, Messi en su opción número 5, Di María que no podía jugar las finales y pudo jugar esta final. Y concretar, empezar perdiendo
nacer de la crisis, como generalmente puede llegar a encontrarse Argentina, pero también poder llegar a vincular de que todos juntos, todos unidos, todos tirando para un mismo lado, con organización, con planificación, con fuerza, con potencia, también tenemos esta capacidad de salir adelante. Y es un gran mensaje que le cayó muy fuerte al país. Bueno, lo voy a traducir, Nico. Ganó solo una copa. Dejó un gran mensaje para toda la población. Bueno, lo voy a traducir. Mówi Niko, że może się wydawać, że to jest tylko Puchar Świata i że piłka rzeczywiście nic w narodzie nie zmieni. To nie jest tak, że nagle zmniejszy się inflacja, czy ludzie przestaną być bezrobotni albo przestaną mieszkać na ulicy. Ale generalnie w ludziach tak wariacko zakochanych w tych piłkarzach, którzy są dla nich największymi idolami, autorytetami, to jest gigantyczna taka wiadomość i przekaz, że można coś zbudować. Po pierwsze, że można cały czas wstawać po wielu porażkach, że ty cały czas upadasz i idziesz dalej, że nawet taki Bóg jak Leo Messi przegrywa 5 finałów i walczy do samego końca, żeby napisać tę historię z happy endem w swoich ostatnich latach kariery, że Di Maria nie gra w finałach, że jest tam wiele łez, jest wiele hejtu, jest wiele smutnych historii, ale walczy do samego końca i to się udaje, że jeżeli szukasz jako taka grupa pracy jakby razem, szukając wspólnego celu, pracując też na innych, nie tylko na siebie, no to możesz osiągnąć coś więcej. No i przede wszystkim mówi, że to jest taka wielka taka jakby wiadomość inspiracyjna dla Argentyńczyków, bo jednak no, ci młodzi ludzie są w nich patrzeni niesamowicie, to są ich idole i dają taki przekaz, że jednak trzeba czasem gdzieś tam zagryźć zęby i zagryźć jakby, no, jakby zawziąć się i po prostu walczyć. I to nie jest tak, że da się coś wygrać od razu w rok, dwa czy trzy, tylko no, czasem musisz, jak niektórzy z nich, całą karierę walczyć, żeby coś fajnego na koniec osiągnąć, żeby zostać wreszcie docenionym tak należycie. I że to jest po prostu taka wiadomość inspiracyjna, że mówi, że to nie jest tak, że teraz nagle ktoś, nie wiem, dostanie lepszą pracę i będzie ciekawiej, że będzie łatwiej, dostaniemy więcej pieniędzy. Ale generalnie no, płynie z tego taka wiadomość, że łatwiej to znieść po prostu. Tak, ale też no, masz taki wzorzec, że będziesz co chwilę upadał i że ta Argentyna to trochę jest, mentalność argentyńska to jest co chwilę wychodzenie z kryzysu, że ty jesteś w ciągłym kryzysie i musisz co chwilę z niego wychodzić. Coś ci nie wyszło, ale musisz dalej iść. W wielu hiszpańskojęzycznych krajach jest to takie hasło vamos, które no, wszystkim się wydaje takie oczywiste, do boju naprzód i tak dalej. Oni mają hasło aguante Argentina i aguante to jest dosłownie, to jest takie słowo wytrwaj albo wytrzymaj. I to jakby oznacza to dosłownie, ale oni to traktują jako właśnie swoje hasło do boju Argentyna. I to jest też takie, mam wrażenie, fajne zawarcie tego, że no trochę w ich mentalności jest zawsze to, że walcz z tym kryzysem, walcz z przeciwnościami losu i być może to się uda, jeżeli będziesz walczył do samego końca. Więc taka jest ta odpowiedź, Niko, poważna tym razem. To na koniec już ostatnie pytanie dotyczące samego sportu. Leo Messi jest tutaj ponad wszystkimi. Wiemy, że jest królem, jest goatem. To nie podlega dyskusji. Jeden piłkarz, który jest dla niego bohaterem tego mundialu, reprezentacji Argentyny, oprócz Leo Messiego. Nie żadna drużyna, że cała drużyna. Jeden piłkarz, bohater drugiego planu. Bueno, Niko, Nikito, mi querido. Sabemos todo que está por acá Leo Messi, un dios, el número uno de todo el tiempo. Pero, ¿quién tú elegirías como el jugador tu preferido fuera de Messi? Como una estrella, un héroe para la sociedad argentina durante este torneo. O tú, uno de tus preferidos. Tienes que elegir uno, pero tu preferido o un héroe para la sociedad argentina. Lo veo en la calle, lo veo en las fiestas, lo veo en la gente, en las camisetas más vendidas. Los chicos usan la camiseta de Messi o la de Dibu Martínez. Es el jugador que más acaparó a toda esa afición, a todos los hinchas, a los fanáticos, con su personalidad, siendo también determinante en instancias decisivas. Y aparte con su carisma, hoy es Messi y Dibu Martínez, acá en Argentina. Y después en otro rango también Angelito Di María, pero Dibu Martínez es el que le sigue a Messi en cuanto a la conexión con el público. Muchi mówi, że Dibu Martínez jest tym, który najwięcej wygrał przez swoją osobowość, wielkie interwencje, no bycie bohaterem, ale też przez to, że z nim się najbardziej utożsamia poza Messim naród argentyński, bo jest bezczelny, bo jest właśnie taki, że nie daje sobie w kaszę dmuchać, tak bym to powiedział, no że generalnie ma taką niesamowitą osobowość, że jest trochę taki dumny, ale też czasem prowokujący, natomiast jest po prostu argentyński, czyli taki, że walczy za wszelką cenę, żeby to właśnie o dobro swojego narodu i właśnie
bo ktoś tam, Dibu Martinez dzisiaj dla powiedzmy reszty części świata stał się trochę takim wrogiem numer jeden, przynajmniej dla Francuzów, że gościu bez honoru, dostał 4 gole od Kyliana Mbappé i go cały czas wyśmiewa, gdzieś chodzi, prowokuje te wszystkie jego gesty, że to trochę słaby przykład dla młodych. On mówi, że właśnie Argentyna najbardziej bierze przykład z Dibu Martineza, że to jest taki dla nich człowiek, który najbardziej kupił społeczeństwo swoją osobowością, swoją mentalnością i to jest dla niego taki główny bohater, co widzi po prostu na tych wszystkich celebracjach, fiestach i tak dalej. Powiedz Niko, że ma subskrybentów z Polski, bo już ludzie piszą, że będą subskrybować ten kanał. Piszą też, że on tak mówi po hiszpańsku, że mimo, że się nie zna tego języka, to się go rozumie. Niko, tu hablas en español, mejor lo vamos a decir en argentino, de manera tan hermosa, tan linda, que la gente, aunque no sepa hablar español, entiende todo. Y que van a suscribir, que van a dejar una suscripción a la secta deportiva, seguro. Pues, muy bien. Pues prepárate por 2 millones, prepárate por 2 millones y nos vemos en una fiestita. Mira. Acá en Argentina... En Argentina se ve Canal Sport Uy. En Argentina, Canal Sport Uy. Sí. Nico, aguante Argentina. La clave del éxito y la sonrisa. Cuando vino Dominic a Argentina, dije, la final es nuestra. No hay forma que se escape. El talismán. Mówi, że wiedział, że już wygrałem to, kiedy przyjechaliśmy do Argentyny. W Argentynie ogląda się kanał sportowy, mówi, to jest talizman, to jest nasz talizman, wiedzieliśmy, że wygramy. Niko, hasta la próxima arenga, querido. Aguanta Argentina. Se necesita, se implora mucho. Saludos gigantes a todos los que están allá. En serio, forman parte de nuestro corazón. Vamos, Canal Sport Uy, acá. Vamos, gracias, Niko. Musisz jechać do Polski. Muszę przyznać jedno, że z Niko mamy na tyle, bo on przyznam, jak przyleciałem do Argentyny, no niesamowicie mi pomógł i poświęcił tyle czasu, załatwił mi tyle jakichś różnych numerów, dojść jakichś fajnych. No, widać po prostu było, że stawił serce na dłoni i do dzisiaj mamy taki bardzo bliski kontakt i zdarza się, że on na przykład miał ostatnio jakieś tam lekkie problemy, powiedzmy, w relacji, w związku, coś w tym stylu. I on właśnie do mnie mówi, Dominik, kochany, mógłbyś mi nagrać taką wiadomość motywacyjną, bo ty tak pozytywnie na mnie działasz, że tam nagraj mi taką wiadomość. I ja sobie czasem robimy sobie taki, ja mu nagrywam 5-minutową wiadomość, jakąś tam właśnie, musisz być jak walecznego Rodrigo de Paul i tak dalej. I po prostu, ale mam wrażenie, że to jest człowiek, który jest cały czas na wizji. On po prostu, jak się z nim spotykasz na co dzień, to tak gdzieś musi być kamera, bo to jest niemożliwe, żeby on się tak cały czas zachował i cały czas tak w taki sposób opowiadał. Kiedyś jeszcze w redakcji Przeglądu Sportowego, bo on przebił takim permanentnym byciem na wizji Michała Pola. Kiedyś w Przeglądzie Sportowym Andrzej Twarowski wszedł do redakcji, a pamiętasz, Michał Pol siedział w takim akwarium. Zawsze. I Andrzej wszedł się przywitać z Michałem i mówi... Mam nadzieję, że nie jestem na live'ie do Michała, tak. Ale akurat Michał wtedy nie robił live'a. Niko to jest niezły świr, naprawdę, i szanujemy niezmiernie tę twórczość. Ludzie już tutaj wyszukują sobie kanał YouTube'owy argentyński prowadzony przez niego przez jego kolegów. Mnie się, wiesz co, spodobało, jak komentowali jakiegoś gola Argentyńczyków. Objęli się z tym swoim drugim kumplem, ale tamten objęty i do mikrofonu krzyczy gol. To mnie totalnie rozwaliło, bo oczywiście obserwuję go w mediach społecznościowych i to był żart, tylko nie zamierzam przestawać. Możecie do nas dzwonić, jeśli macie pytania do Dominika i Szymona. Jeszcze zawita w nasze skromne progi jeden gość. Możecie dzwonić, możecie dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tytułu mistrzowskiego zdobytego przez Argentynę albo filmików, które oglądaliście z udziałem Dominika i Szymona. Ja was natomiast chciałem zapytać o taką rzecz, tak trochę przechodząc na polskie realia. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w Polsce, gdyby Polska została mistrzem świata. Jesteście w stanie sobie w ogóle coś takiego wyobrazić? No wielokrotnie się na pewno zastanawialiśmy właśnie w trakcie wyjazdu, czy właśnie też w Polsce by to tak wyglądało. Wydaje mi się, że na pewno nie. Na pewno nie. Bo to w ogóle jakby ciężko było skumać, co tam się dzieje. To jest najgorsze, jak ludzie cię pytają, jak tam było. Ale tego nie da się opisać w zasadzie, jak to było. No bo ja nie wyobrażam sobie w Polsce, żeby tak się działo. Po prostu, żeby tylu ludzi szło po ulicach, żeby wchodzili po lampach, żeby się bawili po prostu tak, jak oni się bawią, bo oni się umieją bawić po prostu. Super tańczą, wszyscy mają jakieś wyczucie rytmu. Nie ma awantur w ogóle. Jakby jest wszystko takie ponad podziałami, masz wrażenie, że...
Tak, to było super fajne i otwarte. Na pewno u nas też wyszliby ludzie na ulicę. Pytanie też w jakiej porze roku, no bo trochę trudniej by to wyglądało, gdyby była zima. Myślę, że ludzie oczywiście no, piliby alkohol, bawiliby się, tańczyli i śpiewali. A na przykład to, co właśnie na przykład odróżnia, nie wiem, i świętowanie, i zwykły mecz w Argentynie, że oni są, mam wrażenie, narodem mega umuzykalnionym. Tak. Że tam, nawet jeżeli to jest jakiś smutny protest, to tam naprawdę są, mam wrażenie, profesjonalni bębniarze, którzy mają kreatywne piosenki specjalnie wymyślone pod ten protest. A z czego to twoim zdaniem wynika? Że edukuje się społeczeństwo od najmłodszych lat muzycznie też? Wiesz co, myślę, że to jest jakaś taka... Po prostu to jest w ich DNA. To jest jakaś taka generalnie forma zabawy, ucieczki. Oni na pewno, kiedy masz tyle słońca przez cały rok, no to wiadomo, że zawsze się do tego uciekasz. Myślę, że też wielka mieszanka. Dlaczego Argentyna jest moim zdaniem wyjątkowa? Bo to jest kraj, który w pewnym momencie, już tam lata temu, wieki, no przyjmował wszystkich emigrantów. Wiadomo, że tam nawet jacyś zbrodniarze wojenni z II wojny światowej i tak dalej uciekali, tam znajdowali jakiś azyl, ale no przyjmowali praktycznie każdego, żeby budować ten kraj. No i to jest kraj zbudowany jakby w sporej mierze z ludzi tam rdzennych latynosów, ale też no, kolonializowany, jakby jest tam potężna dawka korzeni włoskich, potężna dawka korzeni hiszpańskich. Wiemy, jak się żyje piłką we Włoszech, jakie to są kraje, jaka jest Hiszpania, więc jakby to jest moim zdaniem, jak wrzucasz do takiego kociołka, jak ten fernet piliśmy w odciętej butelce. Jest pytanie o to na czacie, wiesz, jak się nazywa ten napój, co to jest za napój, to może powiedz jeszcze. Dobra, to zaraz tylko wyjaśnię, tylko tak powiem, że to bo moim zdaniem właśnie wrzucasz wszystkie te korzenie, trochę włoskich, trochę latynoskich, trochę hiszpańskich, trochę afrykańskich, trochę brazylijskich, czyli portugalskich i trochę też nawet słowiańskich i po prostu moim zdaniem to jest taka mieszanka tego wszystkiego i tak bym po prostu ujął, dlaczego w Argentynie to jest jakby poziom jeszcze trochę dalej niż w Hiszpanii, bo na przykład, nie wiem, z tych moich doświadczeń z podróży po Hiszpanii i tak dalej, ja dzisiaj patrzę trochę na Hiszpanię jak na trochę nudny kraj w takim sensie, że to w ogóle nie dojeżdża poziomem takiego otwartości, luzu i zabawy, a to co piliśmy, no to właśnie to Fernet. Był Fernet, tak, Fernet, to też jest w ogóle ciekawa historia tego napoju. Wszyscy piją to jakby, Fernet to jest przede wszystkim taki likier ziołowy. Można to porównać do Jagermeistera. Trochę właśnie. Tak, zostaje ci taki posmak mięty, 40% zdaje się, i to jest napój włoski. Właśnie przez chyba pan Branko się nazywał, który jakby te likiery produkował. No i to jest dość zabawne, że to jest napój włoskiej produkcji, ale dzisiaj stał się narodowym napojem w Argentynie, bo we Włoszech tego piją tak jako takie, no jako shota, powiedzmy, jako takie digestivo po posiłku, żeby się lepiej trawiło i tak dalej. A oni to tutaj po prostu, no to jest ich główny napój przed wyjściem na imprezę. No i zawsze biorą, odcinają butelkę jakimś nożem, wlewają nam 70% fernetu, 30% jakiegoś napoju, coli albo coś takiego. Coli, zamieszają to zwykle palcem, nie żadną łyżeczką. Jeszcze wcześniej albo podpalą, albo jakoś wyrównają te rogi, żeby tam sobie nikt krzywdy nie zrobił na uciętej butelce. I to się nazywa El Viajero, czyli podróżnik. Zabierasz to i wychodzisz na miasto, idziesz się z tym bawić. I to jest piękne, że to jest coś, co się kojarzy z takimi może niższymi sferami w Argentynie, ale każdy z tym wychodzi, bo dla nich to jest praktyczne, bo mówią, nie no, wyjdę z jakimś bidonem, to go na dyskotece nie zostawię. Gdzieś tam wyjdę z czymś, to co ja z tym zrobię. A to wypiję, wyrzucę i luz. Ale najśmieszniejsze jest to, że właśnie piłkarze, właśnie. To jest właśnie fajne oddanie nastrojów społecznych w Argentynie, że czy Rodrigo de Paul, czy ktoś inny, oni też tak pili właśnie z taką uciętą butelką i nieważne, że to są milionerzy, bawili się tak samo jak Argentyńczycy, więc to było dobre. A propos jeszcze... Telefon, to złap myśl, zostań z nią, bo dość długo już widz z nami tutaj jest i czeka. Witamy. Buenas noches. Buenas noches. Witam. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Już myślałem, że to Niko znowu dzwoni. Witam, ale kibice Makabi teraz Polski przede wszystkim. Cześć, cześć, cześć. Ale zero podobieństwa. To... Ale kibice też mówili, że to jest Makalister. Oni porównywali mnie do Eda Sheerana, nie wiem gdzie. Ja nie widzę podobieństwa do Makalistera. Ja też nie, ja jeszcze sam szacunkiem. Słuchajcie, lepiej już nie będzie. Piotrek z Katowic z tej strony. Fajnie, że się zadzwoniłem, bo akurat bardzo mi zależało, żeby się dzisiaj dodzwonić, jeżeli wielkie jest program o Argentynie i powiem właśnie dlaczego. Słuchajcie, mając 7 lat, 90 rok, ćwierćfinał Argentyna-Jugosławia, pierwszy mecz, właściwie pierwsze wydarzenie sportowe, jakiekolwiek widziałem w telewizji i zobaczyłem Diego. I od tego czasu zobaczyłem w ogóle, co to jest sport, co to jest piłka, ja się w tym zakochałem. I od tego nieszczęsnego 90 roku jeszcze mam taki flashback, tylko finał i pamiętam, jak płakałem w wieku 7 lat, jak bramę strzelił karnego i czekałem te 30 kilka lat i się doczekałem i powiem szczerze, nigdy sportowo nie byłem tak szczęśliwy jak po tym finale.
To takie krótkie statement. Natomiast pytania dwa krótkie właściwie do Dominika, związane z Argentyną. Po pierwsze, będąc w Buenos Aires, czy jednak więcej Boca, czy jednak więcej River, czy Independiente, czy Racing? Jak to wyglądało? Ja tutaj kibic Boca, więc jak to z jego perspektywy wyglądało, czy porówno? Bo z tych relacji widziałem tam dużo Boca, dużo River. To jedna rzecz. Druga rzecz, no i z tych relacji w ogóle, gdziekolwiek tam Argentynie cokolwiek czyta, tak wiadomo, Maradona, Messi, Riquelme był takim człowiekiem jeszcze w pośrodku, na którym wszyscy się wzorowali i w Argentynie jest gdzieś tam też takim, powiedzmy, półbogiem. A ja mam pytanie o mojego ulubionego piłkarza w historii argentyńskiej piłki, no nie licząc tych dwóch dziesiątek, ale o Gabriela Batistute. Jak to wygląda z punktu widzenia Argentyńczyków, czy rozmawiał na temat Batistuty, czy jest wspominany i no, w ten deseń. I dzięki wielkie, Dominik, za, no i do operatora też, za wspaniałe relacje. Spytałbym, co słuchać z Klarą, ale to już przed chwilą zostało wyjaśnione prawie, że? Więc więcej takich relacji. Pozdrawiam wszystkich z kanału sportowego i na koniec jeszcze pozdrawiam drugą, największą fankę Argentyny w Polsce, którą znam poza sobą, czyli Sylwia z Krakowa. Pozdrawiam, trzymajcie się, chłopaki, robcie dalej dobrą robotę. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy Sylwię z Krakowa również. fajny telefon. No, co do tam na miejscu, no to przede wszystkim, no Boca i River Plate, to jest głównie to, aczkolwiek no wielkie są te społeczności kibicowskie. Zależy też, gdzie jesteś, w którym, w jakiej dzielnicy, no. Tak. Ty się pytałeś i zastanawiałeś, czy możesz kupić sobie czapkę jakiegoś klubu i tak. Później się bujać po mieście w innej dzielnicy. I to mogłoby być takie podejrzane, jakbyśmy gdzieś tam jeździli, bo jednak trzeba wiedzieć, gdzie się tam zapędzać. No, Boca i River są zdecydowanie największe. River jest bogatsze, lepiej zorganizowane, powiedziałbym, że najbardziej europejskie i potężne. Zresztą teraz widać po tym, ile też zarobią kasy na Enzo Fernandezie i Julianie Alvarezie wcześniej. Natomiast... Właśnie jedna z kibicek ci tłumaczyła, że właśnie, że River jest mocniejszy, tak. Bo ma 5 reprezentantów. Czterech, było 4 w kadrze. A to jest fajne, zawsze są takie przepychanki na ulicy. Tak. I nawet jak ktoś ma jakiś mały klubik, nie wiem, drugoligowy czy jakiś osiedlowy i tak ci wytłumaczy jakoś tam drogą naokoło, że ten klub jest naprawdę wyjątkowy i najlepszy w Argentynie i tak dalej. Ale moim zdaniem, zresztą ja też jestem wielkim kibicem, więc Boca... No Boca jest największe. Boca ma teraz, zdaje się, nie wiem, zadeklarowanych takich fanów 300 tysięcy i takich, którzy mają jakieś członkostwo wykupione i są blisko, żeby pobić jakby rekord Bayernu. Tam kilka tysięcy im brakuje, więc moim zdaniem Boca to jest taki największy ruch. Bo, no to jest taki ruch popularny, łatwo się do niego przykolegować, ale fajne jest pojechanie do dzielnicy La Boca w okolicy La Bombonery, gdzie powiedzmy przejście 5 przecznic dookoła stadionu jest jeszcze okej. Później już się może zacząć robić, może nie że nerwowo, ale jednak trzeba być w miarę ostrożnym, bo tam już bywa różnie. Jest też tam akurat ta przestępczość, albo bym powiedział bieda większa, ale na przykład w dzielnicy La Boca, no ja myślę, że La Boca jest największa w Argentynie. Ale tam już się ma wrażenie, że jest się w ogóle w innym miejscu, jakby w innym mieście. Jak pojechaliśmy do tej dzielnicy, to ja właśnie mówię do Dominika, kurde, że mam wrażenie, jakbym był w ogóle w innym mieście. Jakby, że gdzie my jesteśmy jeszcze? To jest Buenos jeszcze, czy co to jest? Tak. Zupełnie inaczej się czujesz już tam. Niby jest turystyczna, ale jest też taka, że no rzeczywiście, jak mnie ktoś tam oprowadzał po tej dzielnicy wcześniej, tak mówi, no dobra, już na przykład za tą ulicę to lepiej jakbyś sam nie poszedł, albo przynajmniej ja bym cię tam nie puściła, mhm. bo to już lekko przypał. I generalnie no jest coś w tym wyjątkowego. Tylko, no znowu, mówię na przykład, że w La Boca może być, jak się gdzieś tam zapędzi człowiek 15 minut spaceru, to może być różnie, ale z drugiej strony to też jest taka dzielnica, która tak jakby pracuje społecznie, nie wiem, jest tam tak artystycznie, tak właśnie ludzie utożsamiają się z tym Boca. To jest taki element łączący, że podejrzewam, że jakby ci ktoś spotkał i powiedział, że tutaj jestem za Boca i tak dalej, to by od razu powiedzieli, a nie, to swój i w porządku, ale jakby... Tyle akcji, żeby, nie wiem, biedne dzieci mogły przyjść i zjeść jakiś ciepły posiłek na stadionie. Właśnie na stadionie byłem świadkiem takiej sytuacji, że tam było 200 dzieciaków, jadło w jakiejś takiej salce konferencyjnej posiłek, bo jest fundacja, która pracuje jakby na generalnie rzecz całej dzielnicy i tam jest dużo takich akcji. To też było takie budujące, więc to nie jest też tylko tak, że to są same kluby piłkarskie, tylko właśnie to pokazuje jakby też tę moc społeczeństwa tam łączącą, że każdy wie, że to są jakieś niziny społeczne i stąd też to ma taką ludową wielką moc, że wiszą tam, nie wiem, właśnie wizerunki Che Guevary, Maradony, Riquelme i tak dalej, ale oni się do tych postaci modlą, ale z drugiej strony też no, ma to taką, mam wrażenie, wielką... Znaczy ma to wielką, szeroką skalę, bo jest i wielka przestępczość wśród tych grup kibicowskich, ale jest też wielka siła pomocy. No i tak jakby przyja takiej masowości, to moim zdaniem jasne, że spotkasz wszystko. Mamy kolejnego widza na łączach. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Cześć. 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 Cześć, cześć Dominik, siema Piedi. Witam serdecznie. Siema. Ustawione telefony. Telefony ustawione. Ta? Jaką? Pokaż koszulkę. A, wiecie, że to o tą koszulkę. Koszulka konia. Z koniem w herbie. Są pytania na czacie też. Tak? Co to jest za koszulka, którą masz? On wygląda jak BoJack Horseman. Na kreskówka, ale to nie o to chodzi. To generalnie taka geneza. To jest koszulka takiej amatorskiej, wakacyjno-ligowej drużyny z Łap na Podlasiu. Bardzo pozdrawiam całe Łapy, a szczególnie wszystkich z drużyny Koń. Niestety już drużyna nie istnieje, ale duchowo cały czas istniejemy. Co mówisz, Maciek? Dobrze, że nie istniejemy, no bo sukcesu za bardzo nie było. No tak. Dobra, ja generalnie chciałem spróbować się dodzwoniować, bo ostatni tajemnic, to ostatni, jakiś czas temu z Kukizem dzwoniłem, 2 godziny się nie dodzwoniłem, to tyle chciałem. Padnie przekleństwo, ale to Szymon wytłumaczy, o co chodzi z tym przekleństwem. Mogę się wypisać od razu. Trzymajcie się, dobrego wieczoru, życzę sobie i wypierdalam panie. Ty taki sam. Cześć, cześć. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki za telefon. Chciałem was jeszcze zapytać, bo mówiliśmy, to troszkę nam się dużo zrobiło wątków. Chciałem zapytać o te przyśpiewki, o kreatywność związaną z przyśpiewkami, bo mówiliście o tym, jak muzykalni są Argentyńczycy, że grają na bębnach, że umieją tańczyć. Ale te przyśpiewki, które wymyślają szybko. Taka debata w Polsce się zrobiła, też chyba nawet tutaj w studiu kanału sportowego, że my mamy mało przyśpiewek jako Polacy. No wiadomo, Polska, Białoruś. Super, super przyśpiewki. No, bo Polska. Nie ma tej... Polska gola. Z czego wynika to, że tam, no bo jednak kibic reprezentacji to jest taki kibic masowy. Przyjeżdżają kibice różnych klubów w Argentynie. Pewnie też jest podobnie. Na całym świecie jest tak samo. I oni umieją się w danym momencie zjednoczyć, żeby na jedną nutę coś wymyślić, jakąś przyśpiewkę. Z czego to się bierze właściwie? Są bardziej kreatywnym narodem? Zacznij, trzeszczył to krzesło już. No, takie, spokojnie, jakby co nie słyszeliśmy, jest dobrze. No na przykład, ja bym to ujął tak, bo hitem największym mundialu była ta piosenka Muchachos. To właśnie może wynikać z tego, że oni są po prostu umuzykalnieni. No. Coś w tym jest, ale to myślę, to też wynika z tego, że ta muzyka jest tą częścią tam ich taką nieodłączną, ale na przykład piosenka Muchachos, podajmy przykład, no ona tam miała swój tekst, tam Queremos ganar la tercera, queremos ser campeón mundial, czyli chcemy wygrać trzeci puchar świata. Mhm. I kiedy oni już wygrali, to już praktycznie idąc na tym przemarszu takim, no, po prostu 2 godziny, godzina po finale, mieliśmy też tutaj te urywki, kiedy my wsiadaliśmy do pick-upa, to już była słyszana na przerobiona wersja, czyli już wygraliśmy trzeci puchar świata i po prostu cały tekst był jakby, bo wcześniej było jakby... te finały, które przegraliśmy, nie wiecie, ile łez nas kosztowały, ale to się odmieniło, bo z Brazylią na Marakanie przełamaliśmy. Nasz ojciec dokonał zemsty i wygraliśmy. I tak jakby było. To już była przerobiona piosenka, jak wychodziliśmy z finału mundialu, że było wszystko przerobione pod rytm, idealnie rymujący się i tak dalej, że oni ograli Francuzów i w ogóle była przerobiona już na samą wersję taką pod to, że oni wygrali mundial. Więc no to jest też takie niesamowite, że na każdym kroku ktoś tam kmini, żeby to miało ręce i nogi. I dużo było też takich kreatywnych przyśpiewek, no bo wyszła... O, tutaj akurat Święty Mikołaj tańczący kumbię, która jest też ich takim... To ja, żeby obronić polskie przyśpiewki, mogę powiedzieć a propos konia. My w Koniu mieliśmy też swoją przyśpiewkę, która brzmiała tylko koń, łapski koń, tylko koń, zawsze koń. No, ale to nie jest szczyt, no i właśnie to jest istota problemu, że to nie jest szczyt kreatywności. Nie, no słuchaj, bo super. Super kreatywne, Szymon, naprawdę, nie, powiem ci, że to śpiewka roku w Polsce będzie. Powiem wam, czekajcie, ja mam taki właśnie też a propos lokalnych zespołów, Orzeł Wysocko Wielkie, moi przyjaciele prowadzą klub w niższych ligach i oni mają niesamowicie kreatywne przyśpiewki na swoich największych wrogów, tylko muszę znaleźć ten słownik i wam zacytuję. Przede wszystkim na wrogów, nie? No właśnie tak, ale wiesz, myślę, że tam, żeby nie było, tam wiele przyśpiewek się na przykład tworzy klubowy, i oni po prostu adaptują do reprezentacji. Powiedzmy, jacyś tam takie grupy ultrasowskie, radykalne, nie wiem, ichniejszego Lecha Poznań, Legii, mają jakieś swoje fajne przyśpiewki, które wymyślają i oni później to adaptują trochę do tej reprezentacji i to przejmują, więc stąd to wynika. Ale to też chyba tak jak mówiliśmy, że nawet jak są te protesty, to mam wrażenie, że oni zanim się spotkają w te kilka tysięcy osób, najpierw muszą wymyślić przyśpiewkę jakąś i jakąś ją fajnie zaadaptować, żeby to miało ręce i nogi i dopiero ruszają, więc... Myślę, że stąd to może się też brać.
Finito. Tak, szukam śpiewnik Orła. Dobra, mam. Nie chciałem ci przerywać. Śpiewnik.pl. Śpiewnik LKS Orzeł Bysocko-Wielki, tylko muszę to znaleźć. A gdzie to jest? Dobra, to kontynuujmy, jak będę miał, to wrócimy. Co mówi ulica o Messim i Maradonie? Czy tam, bo być może się mylę i wydaje mi się, że tutaj trwa większa debata w Europie na ten temat niż tam. Może oni po prostu się cieszą, że mieli i takiego piłkarskiego boga, i takiego teraz mają współczesnego, że mieli gościa, który no, wyrastał chyba poza wszystko, był ikoną popkultury i mają gościa, który wreszcie mu dorównał, chociaż jest zupełnie innym człowiekiem. Czy w ogóle poruszaliście te wątki w rozmowach z Argentyńczykami? Znaczy, takie moje właśnie spostrzeżenie... Da się uniknąć tej dyskusji. Nie wiem w sumie, czy da się, ale jakby dużo więcej jest murali i tego wszystkiego z Maradoną. Wszędzie jest ten Maradona tak naprawdę. Messiego jest mniej, na pewno. I się właśnie zapytałem Dominika, czy uważasz, że po wygraniu mundialu, bo jakby no ciągle Messi jest porównywany do Maradony i myślę, że nie ma co jakoś tam ukrywać, Messi jest lepszy na pewno piłkarsko niż Maradona, ale czy jakby będzie większą gwiazdą w samej Argentynie niż Maradona? I tak kurde, myślę, że nie, no bo właśnie ten Maradona jednak więcej grał w Argentynie samej po prostu i jest taką lokalną tam gwiazdą, szczególnie na przykład w tej dzielnicy Boca, tak? Tam jest wszędzie Maradona po prostu. Maradona, Riquelme i Tevez? Tak, ale też są Messi, właśnie też, no ale, trochę go było. Ale już dużo mniej po prostu. Tak, ale no, to prawda. Ale znaczy, to myślę, że to się zmieni na pewno po mundialu, ale jednak jako sama popkultura, jako same graffiti i tak dalej, no to Maradona jest po prostu dużo więcej, dużo więcej. Ciężko być chyba dzisiaj taką gwiazdą popkultury jak Maradona, bo to były też trochę takie inne czasy, kiedy piłkarz miał... Znaczy, Messi pewnie dzisiaj może jest trochę bardziej kochany, ale gdzieś, żeby zobaczyć to na ulicach, to już będzie ciężkie do nadrobienia. Powstają jakieś kolejne murale i ta miłość jest wielka, ale oni, myślę, że można to zamknąć w haśle, że oni mówią, że mają dwóch najwybitniejszych w historii i tym się chwalą. Dwóch lewonożnych, dwóch takich gości. Florą, dziennikarz France Football, z którym miałeś okazję porozmawiać w Argentynie, on też obserwował to z tej perspektywy argentyńskiej. Zrobiłeś tam z nim rozmowę i zrobimy taki myk teraz, że przypomnimy sobie tę rozmowę, żeby go przedstawić naszym widzom, a później połączymy się z nim i zrobimy sobie takie postscriptum już pomundialowe do tej rozmowy. I teraz zapraszam na ten materiał z Argentyny. ¿Qué vas a hacer si Argentina gana la Copa del Mundo? Bueno, para mí, si gana Argentina, va a ser uno de los mejores días de mi vida, porque soy francés, pero bueno, llevo Argentina en el corazón desde siempre. Bueno, ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué el francés tiene Argentina en el corazón? Porque yo, bueno, nací en Francia, pero siempre quise venir a vivir acá porque mis ídolos de la infancia eran Batistuta y Trezeguet. Y bueno, después Messi y yo tuve la suerte de hacerle una entrevista para... No, ¿de verdad? Para el Balón de Oro. Soy periodista de France Football, la revista que entrega el Balón de Oro. Y bueno, de hecho me hicieron un documental una vez en Polonia, un amigo. Y bueno, yo fanático de Argentina... Fanático de, bueno, le hice también una nota a Maradona, la última nota de la vida de Maradona. ¿De verdad? Sí. Qué suerte tenemos. No, no, es una locura. Sí, sí, es una locura. Para mí, todo lo que está pasando, también vine a vivir el Mundial acá, no quiero. A Florą jest w dwóch osobach, ponieważ jest już z nami, jesteśmy połączeni z tego, co słyszę. Hello, how are you? Hello, how are you? We are fine. A lot of fun here in our studio. Yeah, you prefer English or Spanish or? For me, it's better Spanish, but as you want. Maybe it's better for everyone in English. Claro, bueno, vamos a hablar. Yo también prefiero español. Dla mnie też hiszpański będzie wygodniejszy. Okay, to zrobimy tak jak z Niko, spokojnie. Dobrze, ale jakby coś śmiało tutaj dopowiadaj. Bueno, vamos a hablar en español. Te queremos preguntar. Sobre tus experiencias, porque nosotros volvimos después cuando la Copa del Mundo viene a Argentina. Tú también tenías el viaje más largo hacia Rosario para ver cómo está en la casa de Leo Messi, en su tierra. Y ¿qué experiencias fueron? Bueno, fue increíble ese día que nos conocimos ahí en el FanFest. Yo después volví para la final el día siguiente y fue increíble vivir con todos los argentinos, mucha gente, una experiencia única, inolvidable, muy difícil de describir, que va a quedar para toda la vida.
una fiesta como nunca he visto en mi vida. También después, ahí el martes cuando se hicieron los festejos, fue una cosa de verdad que inexplicable, que no había visto nunca en mi vida. La locura, la pasión de los argentinos es algo muy especial, y creo que, como dijo Jürgen Klopp, el Mundial vino para el país que más lo merecía, que más lo iba a festejar. Y después sí, es verdad que fue a Rosario, y ahí en la casa de Messi habían puesto banderas, muchas cosas, fue divino, la gente agradeciendo, poniendo gracias a los campeones, gracias Messi, el barrio te espera, y la verdad es lindo también ver esa conexión que es bastante nueva, muy fuerte con Messi y el pueblo argentino. Tak, my poznaliśmy dzień przed finałem Floriana i właśnie on mówi, że wrócił później do tej strefy kibica. Największa impreza, jaką widział w życiu. Coś trudnego do opisania, co podkreśla każdy z Argentyńczyków, że to jest rzeczywiście trudne do oddania słowami. Powiedział, że tak jak powiedział Jürgen Klopp, cieszy się, że Argentyna wygrała, bo to po prostu kraj, który najbardziej by świętował to zwycięstwo, i to się zresztą potwierdziło, że to kraj, który najbardziej tego potrzebował. No i on powiedział, że później po tych dwóch szalonych dniach, które my też przeżyliśmy, udał się do Rosario, do Leo Messiego, z którym on też robił rozmowy po wygranych złotych piłkach w jego domu, gdzie go tam przyjmował, gościł herbatą, kawką, napojem, i mówi, że no, obwiesili flagami Argentyny i jakby jakimiś pamiątkami cały dom Leo Messiego. Były też te sceny, gdzie generalnie trudno mu było w ogóle przejechać do domu. Antonella wtedy prowadziła samochód i on nie mógł się dostać do swojego mieszkania. To był też taki długi proces, bo zwyczajnie ludzie zrobili tam... No tak, było ich tak wiele, to było takie tłumy, że nawet jeżeli tam policja próbowała jakoś mu pomagać i go utorować mu drogę do własnego mieszkania, ja to filmiki tak, no to było wręcz nie do zrobienia. I ten Messi też z tym samym ludem w Rosario później przez kolejne dni świętował. Zapytam go, czy on się próbował sam z Messim skontaktować. I tu has probado contactarse en alguna manera con Leo Messi después de la Copa Mundial, o era imposible, o no tienen el contacto como directo? Bueno, mandé felicitaciones al entorno, a su familia, pero no lo quise molestar. Estaba ahí la idea de hacer una entrevista, pero lo vamos a dejar para más tarde, más adelante. Y bueno, pero la verdad, allá la gente, contacté con... sí, estuve con amigos de Leo, un amigo del barrio, que vive en la misma calle donde él nació, donde creció, y también un amigo de Newell's, de la maquinita del 87, que era el equipo... donde jugó Leo hasta ir al Barça. Ahí fueron dos amigos que pude conocer en Rosario, y bueno, que me contaron un poco cómo la gente de Rosario vivió el Mundial de Leo, del hijo de la ciudad. Bueno, mówi, że nie chciał pisać bezpośrednio do Leo, żeby też jakby go tam w tych dniach nie przeszkadzać mu i tak dalej, bo tych wiadomości musiał mieć tysiące, ale rozmawiał z jego bliskimi, z jego otoczeniem. Mówi, że spędzał też, robiąc tam reportaże w tych dniach, czas z ludźmi, z którymi on wychował się na jednej ulicy, z którymi grał w Newell's, w jego klubie w tych młodych latach. No też chciał po prostu zobaczyć, jak to tam wygląda, kiedy ludzie z Rosario przyjmują swojego Boga. Mówi, że miał od razu tę ideę w głowie, żeby zrobić z nim wywiad dla France Football. My zresztą też od razu tam uderzaliśmy, żeby jakoś spróbować ten temat podchwycić, ale mówi, że tak jak, że to było tak jakby trudne do zrobienia, że no nie chciał już tam jakoś cisnąć, ale mówi, że to jest taki temat, który być może uda się poruszyć później. Natomiast no to były takie dni dla Leo Messiego z rodziną. On zawsze zresztą każde święta spędza z bliskimi, zanim wróci na początku stycznia do klubów. I on też tam wiele swoich imprez urządzał, organizował, planował z takimi najbliższymi. Przyjechał do niego na święta Luis Suarez, byli tam wszyscy ci piłkarze, więc też mówi, że to taki czas, że wiedział, że trudno się będzie bezpośrednio do Leo Messiego dobić. Chciałbym zadać mu jedno pytanie. Ono nie będzie łatwe. Diego Maradona, Leo Messi, ale życie nie znosi pustki. Leo Messi wiecznie piłkarzem reprezentacji Argentyny nie będzie. Czy on jako taki no, wrażliwy obserwator argentyńskiej piłki przeczuwa, kto może być następny? Bueno, es que pensamos un poco sobre el futuro, y es que en la vida la gente no le gusta un vacío, pero estamos un poco pensando, si tú tienes algo en la mente, ¿qué va a pasar después de la época de Leo Messi? Porque había Maradona, ahora tenemos el Messi, pero ¿es posible que algún jugador joven que tú, no sé, has observado puede reemplazarle, puede como crecer a esta altura de personalidad, de personaje, de jugador, o vamos a o Argentina va a vivir en los tiempos un poco vacíos de ídolos?
Bueno, es difícil porque, bueno, cuando apareció Messi ya habían, tuvo Argentina muchos número 10 que supuestamente iban a reemplazar a Maradona, que eran Ortega, Gallardo, Aymar, Riquelme, hubo muchos antes que eran buenos jugadores, pero que no llegaban a la altura de Maradona, después hubo Messi, y ahora se habla de algunos chicos que están en Europa, de hecho... AFA, la federación, tiene ahora un departamento que mira los jóvenes que aparecen en Europa, los jóvenes argentinos. Hubo Lucas Romero, que juega en Mallorca, pero que por ahora no está rindiendo a un gran nivel. Y también se habla mucho de Garnacho y de Thiago Almada. Son grandes jugadores, pero Messi es Messi, como Maradona era Maradona, y será difícil tener otra vez... un jugador así, quizás habrá que esperar unos 20, 30 años, como hubo la diferencia entre Maradona y Messi. Bueno, Florian, muchísimas gracias por esta llamada y nos vemos en Barcelona. Ojalá, eso espero. Gracias, amigo. Un placer. Un placer enorme. Gracias, crack. Przetłumaczymy, powiedział, że on się spodziewa, że to może być nawet 20-30 lat oczekiwania na kogoś takiego, chociaż to często wychodzi z zaskoczenia, że tak jak nikt się nie spodziewał, że Messi będzie jakimś następcą Maradony, Mardziś mówił o innych nazwiskach, zawsze no, miłość to serce argentyńskie jest do numerów 10, do właśnie tych dziesiątek, których dzisiaj też tak naprawdę nie ma na boisku wiele. Właśnie mówił, że to były czasy, kiedy ludzie podziwiali Aymara, Riquelme, to były takie największe gwiazdy, wokół których to się wszystko, Batistute, wokół których to się wszystko obracało. I nagle tak trochę z zaskoczenia wyskoczył Messi i mówi, że no to jest trochę taki piłkarz, który raz na pokolenie, znaczy Messi to wiadomo, raz w życiu się może przydarzyć, ale że w Argentynie jest tych talentów dużo i nawet argentyńska federacja zainwestowała duże pieniądze w taką komórkę, bo dzisiaj świat wygląda tak, że no ty jako młody, zdolny chłopak to możesz grać praktycznie dla trzech kadr czasem, patrząc na to, że tata jest z jednego kraju, mama jest z innego kraju i generalnie też jakieś tam korzenie, więc wygląda to tak, że chcą po prostu powalczyć o tych młodych chłopaków, których w Europie jest pełno. Mówi, że był Luka Romero, który w młodym wieku debiutował w Majorce, jest Garnacho, o którym teraz mówi świat, jest Thiago Almada, młody jest Nico Paz w Realu Madryt, więc generalnie do takich postaci trochę nawiązywał, ale mówi, że no wiadomo, że Maradona to jest Maradona, Messi to Messi, ciężko będzie do takich poziomów komukolwiek urosnąć z tych zdolnych chłopaków, więc no spodziewa się, że raczej to będzie takie lata posłuchy i poszukiwania, mnóstwo porównań, ale no taki piłkarz to się rodzi się praktycznie no raz na pokolenie. Szymon, to ja ciebie, bo za chwilę będzie na naszym boisku zmiana. O. A takie rzeczy się u nas też dzieją w Hyde Parku. Trener mnie ostrzegał, że będzie. Rodrigo już tutaj czeka, odpowiednio ubrany. No, strój Argentyny jednak więcej waży niż strój konia dzisiaj. Czy mam nadzieję, że się zamienimy koszulkami. No to może być nieopłacalna zamiana mistrz świata na nieistniejący klub, sam nie, rozumiesz. Ale chciałem ciebie zapytać, czy to jest totalna przygoda twojego życia? To co się wydarzyło w Buenos, to co tam zobaczyłeś? No nie najgorszy miałeś ten listopad i grudzień, szczerze mówiąc. No, trudno tutaj mówić, że jakoś było słabo. No raz, jak byłeś w łapach, to wiem, że było fajnie i nie chcę się teraz narazić. No, jakby, wiesz, ja też mam inne spojrzenie, bo ja już trochę pojeździłem, w wielu miejscach nagrywałem i też niektóre rzeczy już nie robią na mnie takiego dużego wrażenia, ale tutaj faktycznie w Argentynie ten ogrom ludzi, tego wszystkiego, ta zabawa jakby... To było już takie no, grube po prostu, że nie spotka się czegoś takiego. Zastanawiałem się właśnie z Dominikiem, że kurde, kiedy następny raz w ogóle nam się przydarzy, że będziemy jechać samochodem i w ogóle stać na jakiejś pace w środku Buenos Aires. Wiecie, z czym mi się kojarzył ten obraz, jak patrzyłem na wasze vlogi i wasze łączenia, to jedyna rzecz taka, która mi przychodziła porównywalna do głowy ze stanem euforii ludzi, to Love Parade, tyle że tam ludzie byli pod wpływem. I tutaj naprawdę... też byli cały no, czas. Ale, no wiesz, ale tam troszeczkę innych substancji, no, prawda? Tak. Podobnie. Ale przyznam, że też że dużo miłości takiej jakby wzajemnie sobie wszyscy okazywali. Tak, wieloma substancjami nas częstowali, ale tak. Tylko się na alkohol i yerbę mate skusiliśmy. No i faktycznie jest ten sentyment, jak się wróciło do Polski i później jadę po Białymstoku i tak jak zawsze sobie lubię włączyć jakąś muzykę, posłuchać, to zacząłem w ogóle kumbi słuchać, czyli no tych argentyńskich rytmów i jakoś tak, nie wiem, no zatęskniłem nawet za tym krajem, więc no na pewno przygoda super, bardzo dziękuję, że mnie puściliście.
I mam nadzieję, że się jeszcze powtórzy, bo nie chciałbym, żeby to było już ostatnie takie wydarzenie w mojej życiu. Myślałem, że jesteś jak Messi, że już teraz możesz skończyć karierę, ale spokojnie. Jak będę zarabiał tyle, co Messi, to zakończę. Będą przed nami nowe wyzwania. Teraz więcej zarabia Cristiano Ronaldo. No, ja bym nie narzekał. To nie ten kierunek, troszeczkę w przeciwną stronę. Szymon Fiodorek był z nami tutaj i opowiadał o tym, co się działo ciekawego w Argentynie. Bardzo a teraz już nasz nowy gracz, Rodrigo. Możecie robimy się panowie zmiany? Zmienić płynnie. Zapraszamy Rodrigo. Ale Szymon, ja zbijam swoją pionę. Dziękuję za wyjazd. To jest, kurczę, sama przyjemność. Dzięki chyba wielkie za super materiały. Dziękuję. Robota. Czad żegna Szymona. Żegnam się. Cześć, Przemek. My mamy gościa z Argentyny. Ty też nasze relacje chyba obserwował. Oglądałeś vlogi? No, a jak? Tak, oglądałem. Zazdrościłeś Dominikowi, że tam jest? Widziałem twój video, twój filmik. Tak, ale spodziewałeś się, że tak... Co to znaczy? Si has esperado que lo van a celebrar de esa altura. Tam to jest miliony na kazie. Tak. Tak, bo to jest nasza pasja, to jest nasza historia. Piłka nożna i później wszystko. I też było dużo czas czekamy na ostatni 36 final. 36 lat. Tak, 36 lat. Ja nigdy widziałem. A, tak, widziałem. 2014. No tak. Ale tak, bo w Sajwizie było, tak? Zazdrony, kiedy widziałem twoje filmy, zazdrony byłem. Gdzie oglądałeś finał? Byłem w Warszawa, centrum. W jakimś pubie? Tak, było takie spotkanie z ludzi z Argentyny. Ile to było osób? Niedużo, 40. A, 40 tak. Argentyńczyków. Tak. O, i po francuski też. Atmosfera, trudna atmosfera była, ale dobrze. Była trudna atmosfera, były napięcia? Tak, bo wiesz, ten mecz dużo emocji miałem, ale... No, ale tak, bardzo dobrze było. Ale jest to takie trochę, nie wiem, taki paradoks, że ty musiałeś oglądałeś ten finał w Warszawie, a Dominik był w Buenos Aires. A ja w Buenos Aires, w twoim mieście. Tak. Ironiczny, tak? Tak, ironiczny. Ja nie mogę pojechać tam, ale widziałem, oglądałem twoje filmy, bardzo pokazałeś. A dużo Argentyńczyków, jest taka duża grupa Argentyńczyków tutaj w Warszawie? Ja nie znam dużo, naprawdę. Bo wiesz, myślałem, że tak się trzymacie razem, jak, no nie wiem, Polacy nie, w Londynie na przykład. No, tak. No, było taka grupa i dużo Argentyna, które mieszka na przykład Łódź albo Kraków nawet, przyjechałem tu do Warszawa, centrum. I byliśmy wszystko razem, ale nie dużo. Trudno utrzymywać kontakt cały czas. Tak, jest trudno tutaj, trudno. Pytaliśmy o to Niko, jak... W oczach twoich jako argentyńskiego kibica reprezentacji Argentyny, poza Messim, który piłkarz jest twoim ulubionym? Bo on powiedział, że Dibu, że Emiliano Martinez. On pewnie też przez te rzeczy wszystkie dziwne, które robi poza boiskiem, nie wszystkim się one podobają. Jest duża dyskusja na ten temat, ale być może jakiś inny jest zawodnik, który jest wyjątkowo ceniony przez Argentyńczyków. Oczywiście, kiedy najpierw Messi, tak? Dibu to nie. Zaskakujące. Dibu nie. Tylko na puchar albo ogólnie? Ogólnie. Znaczy, no wiesz, na tych mistrzostwach świata podejrzewam, że trudno, żebyś wymienił jakiegoś piłkarza, którego nie było na mundialu, chyba że tak, no to było duże zaskoczenie. Pewnie było. Bardzo, jak nivel? Poziom. Poziom. Lubię poziom. Puedes también decir en español, yo voy a traducirlo. Okej. Okay. Los que más me gustaron, muy ulubione. Ale lo que más me gustaron fueron Enzo Fernández y Otamendi. Para mí estos dos fueron clave también. Ale moje ulubione zawsze jest Messi albo Dibu Martinez. I później o Pozon, Enzo Fernández i Otamendi. Dla mnie to... Kluczowi dla tego Pucharu Świata, kluczowe do wygrania i poziom niżej niż Messi i Dibu, którzy byli najważniejsi. No tak. Co cię najbardziej zaskoczyło w reprezentacji Argentyny? Jak chcecie, to możecie mówić po hiszpańsku. Ja będę zadawał pytanie po polsku. Może będzie się Rodrigo czuł bardziej komfortowo. Możesz mówić po hiszpańsku, możesz po polsku, jak ci wygodniej. No, tak, czasem, kiedy nie pamiętam, mówię po
Dobra, to mów po hiszpańsku, ja będę wtedy tłumaczył, więc co cię najbardziej zaskoczyło podczas tego mistrzostwa? Podczas w tej drużynie, w tej reprezentacji konkretnie, bo dużo ludzi mówi o tym, że to, że Messi pokazał takie swoje inne oblicze trochę. Inne oblicze? Inne twarz Maradony. Aha, tak. Że był niegrzeczny po prostu momentami i że to było potrzebne bardzo. No, było potrzebne. Nuestra gente en general siempre esperó esto de Messi y bueno, lo mostró ahora. Es una faceta de Messi que no la vimos nunca, pero bueno, lo hizo bien y también supo en qué momento, no es que lo hizo natural. No sé, se ve que siempre fue así, pero bueno, ahora estaba enojado. Te había dicho que con Van Gaal teníamos una relación especial. Y bueno, fue un partido especial también y se lo tomó así. Y chyba chcesz tłumaczyć. Dobrze, tak. Mówi, że zaskoczyło go najbardziej właśnie ta twarz taka trochę właśnie bad boya w wykonaniu Leo Messiego. I mówi, że Argentyna trochę na to czekała, na tę inną twarz, na twarz trochę niegrzecznego chłopca, bo oni też takich ludzi kochają. Ale też fajne w tym, i nie widzieli tego zwykle przez lata. Nie było tego aż tak widać dopiero teraz. Ale fajne jest też to, że to jego zdaniem wyszło bardzo naturalnie, że to nie była taka próba na siłę bycia jakimś, nie wiem, charakternym gościem albo takim właśnie niegrzecznym chłopcem, tylko był konkretny powód. Trudna relacja Van Hala z Latynosami, z Argentyńczykami, ta historia, która się działa w Di Marii, o której on opowiadał, że to jest jego najgorszy trener, jakiego spotkał, to, co się wydarzyło z Riquelme, że 20 lat później Messi celebruje przed nim. 20 lat minęło, a to Messi i cała kadra Argentyny pamięta. Otamendi robi to samo, tę słynną cieszynkę. No i on mówi, że to wyszło tak jego zdaniem naturalnie, że wszyscy chcieli trochę tej twarzy Leo Messiego, ale to nie było tak, że on, nie wiem, zaczepiał tym tekstem Kemira Bobo każdego co mecz, czy chodził i jakoś tam na lewo i prawo wszystkich rozstawiał po kątach, tylko to był taki moment takich naturalnych emocji, kiedy widziałeś u niego wściekłość, kiedy on się sam nie kontrolował, że ten reporter go musiał uspokajać i że to była ta twarz, która wszystkich Messiego zaskoczyła, ale też ucieszyła, no, że dzisiaj to... Oni najbardziej się właśnie lubią odnosić do tych momentów takich trochę dumnych, trochę takich pysznych, które pokazują, że oni będą walczyli, że pokonają innych. Tak jak właśnie Dibu na tle Mbappé, jak właśnie Messi z Van Halem, ale to są takie momenty nie cały czas szukania właśnie jakiejś zaczepki, tylko właśnie czasem w takim momencie, kiedy jesteś naturalny i to z ciebie wybucha. Niech powie, ale tak szczerze, bo my też jesteśmy na etapie szukania selekcjonera reprezentacji Polski. Dzisiaj mieliśmy taką rozmowę rano w Mocy Futbolu, dotyczącą tych wyborów, że czasami się wydaje, że jakiś wybór jest dobry, a czasami nas jakiś wybór zaskakuje i się okazuje, że jest dobry. Czy oni wierzyli w Scaloniego, ale nie przed mundialem, no bo przed mundialem już Argentyna miała tę swoją serię, tylko w momencie, kiedy on był zatrudniany. Tak szczerze, czy wierzyli w niego? Tienes que ser honesto y sincero, que eran tus pensamientos en el momento de firmar Scaloni, en el primer momento, cuando... cuando le ofrecieron el trabajo, como a ver unos partidos para la prueba, a ver cómo lo pasa. Realmente, ¿qué tú has pensado sobre él como entrenador? Kiedy on miał taki pierwszy raz, tak? Pierwszy kontakt. I no tak, oczywiście myślałem, fue su primera experiencia como entrenador, entonces no teníamos tantas expectativas. Y todos queríamos como un proyecto queríamos. Y cuando se tomó una decisión de que un entrenador sin experiencia tome el cargo, era una decisión difícil, pero bueno, se tomó el riesgo y salió muy bien. Pero tampoco que dijimos, solamente algunos periodistas tiraron como la mala... La basura. La basura a Scaloni, que no, pero él respondió como entrenador y bueno, y ahora cerró la boca de todos, pero al principio era intrigante, era porque como que no tuvo experiencia y todos queríamos un entrenador que sea entrenador, pero bueno, él mostró que es de los mejores que tenemos en la historia Argentina, seguro. Mówi, że sam nie miał dużych oczekiwań, bo to był taki sprzeczny moment, że wszyscy oczekiwali kogoś znanego, kogoś, kto zrobi duży projekt, kto trochę tak wpłynie na,
na argentyńskie oczekiwania i zatrudnili Scaloniego, dla którego to była pierwsza praca, który najpierw dostał pracę próbną na kilka meczów towarzyskich i no nie było żadnych oczekiwań. Ludzie jakby nie wiedzieli, czego się spodziewać, nie mieli żadnych wielkich nadziei i no dzisiaj to wiadomo, że zamknął wszystkim usta, napisał historię, traktują go już jako najlepszego selekcjonera w historii. To jest cały czas jego pierwsza praca, ale jakby wszyscy podziwiają tego Scaloniego, który niedługo przedłuży kontrakt, ale w tamtym momencie mówi, że była... Że inaczej, nie było też takiej powszechnej krytyki, bardziej ze strony części dziennikarzy. To była grupka, która strasznie w niego rzucała najgorszymi obelgami, że się nie sprawdzi, że co on tam robi. Natomiast generalnie... No to czy po prostu... jeszcze wykonują zawód? Si, si, esos periodistas que le tiraron a basura siguen están en trabajo? Si, siguen, pero toda cała Argentina wie, co oni powiedziałem. I teraz ma taki krus. A tak, postawili na nich krzyżek, bo... Pamiętam to. Pamiętają mi to doskonale, że... No tak, więc to tak samo, ale... Źle obstawili. Na złego konia, tak. Współczuję. No tak, ale to... Kurczę, to dla mnie też jest szokujące. Pierwszy trener dostaje taką pracę i to też pokazuje czasem, że takie wybory, których się nie spodziewasz, czasem najlepiej, najbardziej trafiają, bo my też teraz szukamy trenera. Tak? Tak. W Polsce już nie ma? Nie, bo Michniewicz został pożegnany, zwolniony, więc też szukamy swojego Scaloniego. No tak. Mamy widza, słuchajcie. O, połączymy się teraz z naszym widzem, który już dość długo czeka na to, żeby zadać pytanie. Zapewne Dominikowi dotyczące pobytu w Buenos. Witamy serdecznie. Cześć, Michał z Gdańska. Cześć, Michał. Dokładnie tak. Mam dwa pytania w sumie. I jedno takie oświadczenie. Przede wszystkim dzięki Dominik za twój materiał. Bo naprawdę jak ktoś kibicuje Argentynie od młodości, od dziecka i bardzo mocno się cieszyłem, jeżeli chodzi o ich mundial, ale też muszę ci przyznać, że jakby fajnie zrobiliście ten vlog i to było tak, że często wstawałem gdzieś tam rano i myślałem sobie, o kiedy wejdzie ten vlog, kiedy on tam pokaże, jak jest to Buenos, więc naprawdę mega robota. A jeżeli chodzi o moje pytania, to pierwsze, po ćwierćfinale emocjonalnym z Holandią obiecałem żonie, że zabiorę ją na wycieczkę w tym roku do Argentyny, jak Argentyna będzie mistrzem świata. Więc słowo się rzekło. Więc moje pierwsze pytanie dotyczy kwestii turystycznej, czyli czy trudno jest w Argentynie zorganizować sobie choćby wypad na mecz, taki Boki albo River Plate? I jak ty oceniasz dla osób nie hiszpańskojęzycznych, czy tylko bardziej angielskojęzycznych, jak przyjazne jest to państwo? A drugie pytanie moje dotyczy już samej strony piłkarskiej, to znaczy na ile my dzisiaj dyskutując o stylu reprezentacji Polski, o którym tak długo było przez ostatnie tygodnie mowa, na ile my jesteśmy w stanie wytworzyć taką tożsamość jak Argentyńczycy? Nie mówię tutaj o stylu, tylko mówię o takim przywiązaniu do jakiejś filozofii gry, żeby... jej się trzymać i niezależnie czy się wygrywa, czy przegrywa, to jakby polski piłkarz gra w określony sposób, a polski kibic jakby wymaga jakby określonego stylu. Mhm. Dzięki przede wszystkim za miłe słowa, mega, mega ciepło na sercu. Wiesz co, no dawaj, śmiało się odzywaj, to chętnie pomogę ze wszystkimi rzeczami a propos wyjazdu do Argentyny. Myślę, że nie będzie tajemnicą, jak powiemy z jakichś takich podstawowych rzeczy organizacyjnych, że, no nie wiem, jak ja leciałem pierwszy raz, to bilety w dwie strony kosztowały mnie 7 tysięcy, teraz to było z 8 tysięcy, więc to są jakieś... A szybko był też organizowany ten wyjazd, prawda? Kupiliśmy bilet i 24 godziny później lecieliśmy, więc moje poszukiwania tanich biletów nie były proste, jak widać. Ale na szczęście nie leciałeś za swoje. No tak, tak, właśnie, to też prawda. To jest duży plus jednak. To jest duży plus. Co do kwestii angielskojęzycznych... Ludzie w Buenos Aires mówią po angielsku, czy nie? Ogólnie tak, centrum pewnie. Centrum, jak tutaj, tak. Centrum tak, a okolice chyba tak, chyba nie. Tak, no to ja mam podobne odczucia, że jakby no, w takich miejscach turystycznych to śmiało sobie poradzisz. Zresztą też będzie duża chęć, żeby dać radę. Powiem ci tak, ja poleciałem do Buenos Aires za pierwszym razem z moimi dwoma kumplami serdecznymi, których pozdrawiam i oni rozumieją po hiszpańsku, ale nie mówią. I był taki moment, że ja siedziałem w Buenos Aires i tam dalej pracowałem, a oni polecieli trochę w kraj, do Salty, Jujuy, do innych takich, tak się nazywa miejscowość, Iguazu i tak dalej, zwiedzali jakby trochę kraj. I tam absolutnie nikt nie mówił po angielsku, ale była jakaś taka wielka serdeczność, otwartość i to nikomu nie przeszkadzało. I po prostu, no i tak cię przyjęli, bo mówili, że gdzieś tam na Airbnb ktoś ich przyjął, zaczął im grać jakieś piosenki na gitarze, więc tak by był taki klimat, że mówisz sobie, no i co z tego, że nie znasz tego języka, coś tam właśnie, to trochę tak jak z Niko, on coś mówi,
ty rozumiesz i to ci nie przeszkadza, żeby ta atmosfera była sympatyczna, więc... Widzisz na pewno, że mówi coś miłego. Tak, no widzisz, raczej ci nie grozi, kiedy się śmieje, więc... Myślę, że no w takich sprawach organizacyjnych chętnie na pewno pomogę. Co do tych wejściówek na mecze, no to jest taki... Trzeba chyba poznać kogoś na miejscu przy tych większych klubach, bo no, zainteresowanie na mecze Boca czy River jest tak wielkie, że tam stadion jest zawsze pełny. Musisz dostać od kogoś karnet albo jakoś się postarać. Raczej nie możesz tak przyjść z ulicy i kupić. Znaczy jest jakaś ograniczona pula biletów dla turystów, ale to nie jest takie proste. Zawsze musisz jakoś chyba... Ktoś ci musi pomóc. No tak, potrzebujesz na przykład dla Boca, byłeś? Byłem. Mecz, no. Potrzebujesz karnet, tak. Socio. Tak, bo tam są wszystkie bilety na wszystkie mecze sprzedane i to tak praktycznie do końca sezonu. No ty, więc... Rodrigo, ty jesteś team Boca, tak? Oczywiście. Brawa. Najlepszy. Najlepszy. On umie. tak. No ale tam jest tak, że no, tam naprawdę są te bilety dla lokalnej społeczności rozprzedane, jest jakaś wąska pula dla turystów. Myślę, że jak wykonasz jakieś takie próby, to dostaniesz te bilety na mecz, bo to się uda, ale to nie jest też tak, że pójdziesz po prostu do kasy i tam gdzieś dostaniesz, tylko no musisz, pewnie pójdziesz pod stadion, zapytasz kogoś, czy da się kupić, ktoś ci tam pomoże, powie, że nie wiem, jakiś wujek nie idzie na stadion. Trzeba po prostu chyba spróbować porozmawiać z ludźmi, myślę, że oni ci jakąś pomoc pod stadionem ci... Tam jest też coś takiego, jak przyjdziesz i powiesz, że chcesz zobaczyć Bokę i przyleciałeś 12 tysięcy kilometrów, to każdy powie, nie no, kolega z Polski, muszę go zabrać, muszę mu pokazać, jakby czym my żyjemy. I to jest też takie coś, co przez tych ludzi przemawia. A drugie pytanie było taką tożsamość. Mi się wydaje, że trudno cokolwiek skopiować, że to musi być takie, nie wiem, u nas było to utarte hasło, że my to jesteśmy krajem, który musi grać z kontry i tak dalej. Nie wiem, jakie jest jakieś takie nasze DNA, ale to... Wejdę ci na chwilę, nie chodzi właśnie o to, żeby skopiować, bo ja wiem, że to jest unikalne, ale właśnie, żeby to DNA sobie wypracować, bo wydaje mi się, że dzisiaj my rozmawiamy, jesteśmy w takim miejscu, gdzie my szukamy tego DNA, że my tak naprawdę chcielibyśmy trochę skopiować, była taka myśl, żeby skopiować jakiś styl, no to nie wyszło, bo tak jak słusznie zauważyłeś, no nie da się czegoś skopiować, trzeba być po prostu jakby... sobą, tak? I teraz zastanawiam się, czy Argentyna, która tak żyje tym futbolem, która ma tą historię, taką Maradonę, tych aniołów o brudnych twarzach, czy my jesteśmy w stanie zrobić może swoich aniołów o czystych twarzach, nie? Ale jakby swoich, żeby to było nasze i sobie powiemy, dobra, gramy w taki, a nie inny sposób, czasami będziemy przegrywać, bo jesteśmy słabsi, ale to jest właśnie nasza reprezentacja. Ja myślę, to nie jest ten poziom zaangażowania też emocjonalnego w futbol, co u nich to jest nieosiągalne. Tak, no nigdy nie stworzył drugiej Argentyny, ale możesz stworzyć nacje, w których niesamowicie się żyje piłką, no bo niesamowicie przeżywają to Chorwaci, niesamowicie przeżywali to przez moment Islandczycy, kiedy mieli swój turniej. Okej, to są małe kraje, my jesteśmy trochę krajem innym, bo większym, trochę bardziej takim też podzielonym, ale patrzymy na wiele różnych narodów, gdzie no tą piłką żyje się niesamowicie. W Niemczech mają swój jakiś wyjątkowy klimat przeżywania tej piłki. Myślę, że u nas też, no jednak... To jest takie specyficzne zainteresowanie, bo myślę, że chyba jednak głównie wielkimi klubami jest takie przywiązanie do Lecha, do Legii, do Górnika, ale to też jest jakiś taki punkt odbicia. No jednak jest, myślę, duża grupa, która tym futbolem żyje, która to ogląda, to porywa, tylko też potrzeba sukcesu, właśnie potrzeba pozytywnych emocji, tak jak powiedziałaś. Trochę takiego, zachowując wszelkie proporcje, bo to się nie powtórzy, ale Maradony, mam wrażenie. Ja widziałem coś takiego chyba tylko w dwóch momentach, podczas Euro 2012 i Euro 2016, kiedy były te sukcesy. I myślę, że gdyby za tym udało się pójść trochę za ciosem, to jest jakaś taka okazja, żeby za tym wszystkim pójść kawałek dalej i próbować na tym coś takiego pozytywnego budować. Bo mówimy tutaj, że każdy chciał być Dibu Martinezem i tak dalej. My też mieliśmy moment, kiedy dzieciak, nie wiem, kiedy niektórzy golili się na łyso, bo chcieli być Pazdanem, kiedy chodziłeś, mówiłeś, nie, na minister obrony narodowej. I to jest taki moment pozytywnego hype'u, który trochę został zmarnowany, ale mam wrażenie, że to są właśnie takie momenty, kiedy coś takiego fajnego się buduje, kiedy nakręcasz to wszystko w taki pozytywny sposób i może za czymś takim by trzeba było pójść, ale no też, no też przede wszystkim właśnie trzeba budować wokół tej piłki pozytywne emocje, a to zawsze albo robi dobra gra i zwykle dobra gra i sukcesy, więc tego na pewno będzie trzeba. I to nie oznacza, nigdy nie będziemy grali tiki-taką, nigdy nie będziemy grali, nie wiem, technicznie jak Argentyna. Możemy grać w piłkę zupełnie inaczej, po swojemu, ale żeby to przynajmniej dawało takie fajne poczucie, że to w jakiś sposób jednoczy. Dzięki wielkie. Na pewno napiszę, jeżeli chodzi o podróż, i trzymajcie się, powodzenia. Dzięki bardzo. Jak widać, u nas także kącik porad podróżniczych jest w Hyde Parku. Dominik służy poradą. Co piłka nożna znaczy
dla przeciętnego Argentyńczyka? To jest takie pytanie, które tobie możemy zadać, bo ty to czujesz najlepiej. Bo patrząc na to, co się działo na ulicach Buenos, kiedy Dominik z Szymonem tam byli, to można powiedzieć, że to jest jakaś sprawa życia i śmierci. ¿Me traducís? ¿Qué el fútbol significa para el argentino? Porque lo que vemos se parece que es una cuestión de la vida y de la muerte, aunque, pero un poco eso parece, ¿no? No tak, dokładnie to powiedziałem Scaloni. Dla nas to jest albo vida o muerte. Życie albo śmierć, tak. I nie powinno być takie, ale tak jest, niestety. I... bo zawsze nasza historia chyba najważniejszego momentu... Puede ser en español, sí. Smutny momentu, triste momento que tuvimos de la guerra, nasza wojna. Puede ser en español y luego de traducir. Dale. Y fue reflejada después con el fútbol, justamente con Maradona, y por eso es tan grande su imagen. Y por eso es como que es tan apegado con la gente, porque siempre él se fue reflejado con la historia argentina. Y siempre fuimos muy, muy apasionados, también somos así, somos apasionados, lo viviste, somos como muy apasionados y este es nuestro deporte y somos, nos tenemos la pelota. Y aquí Uruguayan, najpierw miałem piłkę, a później coś inne. I grałem na ulicach, cały moi kolegos, moi chłopaki. Bardzo mi się to podoba, co zapożyczę, kolegos. Kolegos. Cały wieczorem graliśmy na ulicach i nasz bramkarz wybił dwa piedras, jak to nazywa. A, że bramka to były dwa kamienie. Dwa kamienia i grałeś cały wieczorem. I to jest nasza esencja. Tak, mówisz, że to jest jakby na ich sposób na życie i na bycie, że jakby to, co jest, to jest dla nich najważniejsze, że się rodzisz i najpierw dostajesz piłkę, karnet swojego klubu od taty, powiedzenie, że ty jesteś kibicem tego i tego zespołu i dopiero później są jakieś inne takie rzeczy, że tutaj pójdziesz do szkoły i tak dalej. No i też to, co powiedział, że to nie byłoby tak silne, gdyby nie te właśnie czasy Maradony, bo jednak nierozerwalnie historia Argentyny przez wojnę jest związana z piłką, że jednak żyłeś w gigantycznym odcisku podczas wojny takiej domowej, podczas hunty wojskowej, wielkiego reżimu, dyktatury. I to było jakby nierozerwalnie też związane później z piłką, z tymi czasami Maradony, które też kojarzą się z takim lekkim, które kojarzą się z takim wyzwoleniem, z takim pójściem do przodu, że ty coś też wygrywasz, dostajesz jakąś radość, więc jakby też moc tych czasów i tej piłki nie byłaby aż tak wielka, bo pasja i tak dalej to jedno, gdyby nie też takie mocne powiązanie historyczne już wtedy, kiedy ci ludzie chcieli żyć, ale jednak czuli się cały czas w takim mega specyficznym ucisku. Podobno jest takie powiedzenie, że każdy Argentyńczyk umiera dwa razy. Pierwszy raz, kiedy zdaje sobie sprawę, że nie zostanie zawodowym piłkarzem, a drugi raz, tak jak umieramy wszyscy. Czy to jest prawda? Czy Rodrigo może to potwierdzić? I czy też chciałbyś być profesjonalnym piłkarzem, grającym tak jak ci ludzie, których oglądaliśmy w Katarze o Mistrzostwo Świata? Si lo puedes confirmar, porque hay una frase que cada argentino muere dos veces. Primero cuando ya sepa que no va a ser un futbolista profesional, que es un sueño de chiquito, de pequeño, y el segundo como en la muerte normal, como ese físico. Y que si tú también como tenías esos sueños de llegar hasta el nivel de la selección, de jugar profesionalmente en el fútbol en esta manera, porque sabemos que juegas en las ligas inferiores, pero si es realmente así, si tú puedes confirmar esa frase. Y es verdad, to es pravda. Entonces, mamy takie sartuje, ale taki boli ten sartuje, kiedy masz 18 lat, a już nic nie robisz. Taki nudny jesteś, bo wiesz, że później nie będziesz być piłka nożna. A, czyli już tak dopada cię w życiu tak, smutek, bo wiesz, że nie będziesz piłkarzem, jak masz 18 adulto. Lat. Ja jeszcze pracuję dla być profesjonal, cały czas trenuję, dlatego jestem tutaj też. I jeszcze mam czas. Jeszcze nie morí. Jeszcze nie umarłeś pierwszy raz. Jeszcze nie. Ale dużo pracowałem, dużo trenowałem. Sauma, Shicha, to kiedy miałem 4 lata, zaczynałem tę karierę i jeszcze pracuję. Jeszcze nie logré todavía el objetivo, pero tengo la fe intacta.
Pero sí, es verdad, twoja pytania to jest prawda. Pierwszy raz, jak się dice morir? Umierasz. Umierasz, kiedy wiesz, że nie będziesz bić piłka nożna, a później, prawda. Kiedy... Tak, mówię, że jest powiedzenie właśnie, jak masz 18 lat, że jak już stajesz się dorosły i nie grasz, wiesz, że nie będziesz piłkarzem, to jakby pojawia się z tobą taki smutek dorosłości, że musisz jakby to... Ale wiesz, są ludzie tam w Argentina, szuka inne... Dobra, nie jestem piłka nożna, ale jest dużo tak? Amatorka puchar. Na przykład, dobra, ty nie jesteś piłka nożna, ale grałeś twój, masz taką grupę, jest kolegas? Kolegos. Kolegos. To złe, tak? Ale, nie, dobrze, kolegas, nie, to jest świetne. Jest dobrze bardzo. I grasz taki puchar, amateur, ale... todos los equipos tienen la misma pasión y juegan como si fuera Argentina-Francja. No? Tak, mówi, że no przede wszystkim jeżeli, też nawiązując do tej wcześniejszej wypowiedzi, że właśnie Rodrigo też mówi, że jeszcze cały czas grał tutaj w piłkę, masz 26 lat, tak? 25. 25, przepraszam. I grasz w Wólce Kozłowskiej. Nie, Wólka. Twój klub, Wólka, tak? Tak. Więc niższe ligi w Polsce, mówi, że on ma 25 lat i że on że jeszcze nie umarł pierwszy raz, że on cały czas wierzy, mocno jakby pracuje od tych swoich 4 lat, kiedy sobie postanowił, że zostanie piłkarzem, że na ten profesjonalny poziom wejdzie, że czeka go jeszcze awans ligi wyżej, że jakby to jeszcze wie, że to jest taki wiek, że to nie jest przekreślone, dlatego też zostaje w Polsce, bo uznał, że tutaj może mu być w Europie łatwiej, żeby do tego dojść niż tam w Argentynie. I on mówi, że cały czas jeszcze ten swój sen o to, żeby pierwszy raz umrzeć, żeby pierwszy raz nie umrzeć, walczy i mówi, że wie, że jeszcze tego nie osiągnął, ale że ta wiara jest w nim i pasja niesamowita. Oszukać przeznaczenie. Oszukać przeznaczenie, więc trzymamy kciuki. Ale mówi, że właśnie nawet jak ktoś sobie w Argentynie już zdaje sprawę, że tym piłkarzem nie zostanie, jakby są gigantyczne ruchy amatorskiego grania w piłkę, jakichś takich turniejów amatorskich, jakichś lokalnych lig społeczeństw, rozgrywek, gdzie jak na to patrzysz, to tam jest po prostu czasem taka rzeźnia i takie zaangażowanie, taka pasja, jakbyś naprawdę oglądał finał Argentyna-Francja, że widzisz po takim zwykłym orliku, że dla nich ta piłka to nie jest tak po prostu wyjdźmy się poruszać, zrzucimy parę kilo, tylko no ty się czujesz właśnie jakbyś był wtedy tym zawodnikiem kadry. I nie jest tak jak u nas na piłeczce w Rembertowie. No nie. Jesteś w czwartek? Jestem, zgłosiłem się. Ja tylko powiem, że Rodrigo nie musi się martwić. W Polsce był taki piłkarz kiedyś bardzo zdolny, Paweł Brożek, jak miał 20. Paweł Brożek. Jak tak, masz? Był napastnikiem Wisły Kraków i mówiono, jak miał 26 lat, że jest młody i utalentowany cały czas. No tak. Więc tak to wyglądało. Mamy kolejnego widza na łączach. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Cześć, Piotr z Warszawy. Cześć. Cześć. Cześć, ja chciałem się jeszcze podzielić taką refleksją a propos tej wspaniałej imprezy, która była potem na ulicach Argentyny. Może nie jakaś wybitna, ale nie wiem, czy ktoś to zauważył. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że no właśnie dzięki temu, że ten mundial był w takiej nietypowej porze, czyli taką zimą u nas, no to w Argentynie była właśnie pełnia lata, no właściwie ono się zaczynało, tak? I dlatego te dni były takie najdłuższe. Chyba dosłownie piłkarze wylądowali wręcz i byli tam na ulicach, gdy był najdłuższy, czyli najbardziej taki radosny dzień w roku. Zobaczcie, tak jakby, no nie wiem, los czekał specjalnie, aż właśnie dać Argentynie taką największą radość, kiedy będzie taka nietypowa pora, tak? Bo z tego co wiem, to gdyby mundial w normalnym terminie, czyli lipiec, no to zima jest w Argentynie i tam by było około 8 stopni, to jakiś imprez pod koszulkach to chyba by nie było, prawda? No tak, ja też to jakby przeżyłem, że byłem w Argentynie 2 albo 3 miesiące wcześniej. No ja tam, te wieczory były mega zimowe, chodziłem w kurtce zimowej, generalnie to przeziębienie złapało i tak dalej, więc to były 2-3 miesiące różnicy. I dla nich ten mundial jest zwykle na odwrót. Mundial zwykle w Argentynie to jest zima. Mundial. Ale wiklat, co to znaczy? Normalnie. A. Mundial normalnie w Argentynie to jest zima, jest dość zimno. Tak, ale tam zmiana tam, tak? Tak, to, tak, o to chodzi. Tak, że zmiana, że doszło do zmiany i teraz jakby to był pierwszy taki turniej, kiedy było cały czas lato, ciepło. I że to też jakby rzeczywiście też Argentyńczycy o tym mówili, że to jest po prostu jakieś zrządzenie, że po prostu czekali na sygnał od Boga, że to jest jak Messi wygrywa turniej, to że po prostu mają być to najpiękniejsze, ciepłe dni i tak dalej, pełnia lata impreza. Ora gremo que sea siempre así. A, i teraz mają nadzieję, że zawsze tak będzie, że teraz w końcu mundial będzie podnik, że oni dostaną turniej latem, bo to też jest ciekawe, rzeczywiście. To fajna obserwacja, bo też o tym myślałem, że nagle masz pierwszy raz rozgrywany o tej porze ten turniej. Wiesz, to u nich ta zima nie jest tak brutalna jak u nas, bo
No tak, ale jednak byłoby trochę chłodniej, a jeszcze południe Argentyny też tym bardziej, bo Buenos to i tak tam jest trochę bliżej równika. Także takich imprez w podkoszulkach radosnych, jakie tu mieliśmy okazję zobaczyć, to pewnie by nie było. I ja jeszcze muszę powiedzieć tak, że no tak nie kibicowałem może za bardzo Argentynie od początku mundialu, ale tak podbiła moje serce, no bo jednak się spotkała z czołowymi drużynami europejskimi i tak ich wyeliminowała, no wiadomo, Francja mistrzowie, potem wicemistrzowie też Chorwacji, Holandia też bardzo wysoko w Lidze Narodów. I tak chciałem jeszcze zadać takie pytanie, bo tak mi zaciekawiło właściwie, czy można jakoś wyjaśnić, czemu Brazylii w takim razie tak nie poszło? No bo dla Brazylii spełniła się ta klątwa, o której mówiono. No pierwsze mocniejsze drużyna z Europy i odpadli. O Argentynie też tak się mówiło trochę, a to jednak Argentyna pokazała siłę. I tak mi zastanawia, czym to można wytłumaczyć, no jednak, że czy to jest jakiś klucz, czy tak się po prostu, no ja bym, tak mocni, że... Ja bym powiedział, że to jest jakby taka siła mentalna, bo no bo oni przegrali w rzutach karnych. Brazylia nie przegrała ani jednego, a czy przegrała tam jeden mecz, kiedy już tak naprawdę o nic nie grała z Kamerunem, ale no, na tym turnieju oni prezentowali się też nieźle i wydawało się, że pójdą dalej, że to będzie ten półfinał Argentyna-Brazylia. Mhm. Moim zdaniem to absolutnie rzuty karne to nie jest loteria, nic takiego, po prostu no, mentalnie nie dźwignęli tego. Chorwaci byli lepsi i wydaje mi się, że no Argentyna głównie wygrała taką też tym charakterem, tym, że nie pękali kiedy, bo możesz sobie ćwiczyć 1000 rzutów karnych, jak kazał Luis Enrique swoim piłkarzom, a później przychodzi duży turniej i nikt nie trafia, nawet najwięksi specjaliści, bo ta bramka staje się mała, jest wielka presja. Tutaj jednak też ciśnienie było wielkie, ale też Argentyńczycy czuli się za każdym razem jak u siebie. 80 tysięcy na finale, 50 tysięcy na ćwierćfinale. Jakby za każdym razem, jak dochodziło tych karnych, to ty czułeś, że grasz na stadionie argentyńskim, mam wrażenie. Nie chcę mówić, że Brazylia aż tak tego nie miała, bo tam też była gigantyczna pasja i napinka na zwycięstwo, ale no finalnie chyba nie dźwignęli tak emocjonalnie też tych najważniejszych momentów. Ja bym to tak chyba nazwał. Słuchajcie, mam jeszcze takie pytanie, bo tak mnie ciekawi. Czy to jest tak, że tak jak trochę między powiedzmy Polską a Niemcami, że no nas, no powiedzmy wielu Polaków ucieszyło, że Niemcy nie wyszli z grupy. A czy rzeczywiście jest tak, że na przykład Argentyńczycy się cieszą, cieszyli się, że na przykład Brazylia odpadła już tak wcześnie? Czy to jakaś była jakiś procent ich radości? Czy to w ogóle nie gra takiej roli, to jest mit? Lo entiendes o no? Si los argentinos estaban, si los argentinos estaban celebrando después la derrota de Brasil, si son los enemigos, digamos, como entre Polonia y Alemania, algo así, si tú eres como súper contento porque tú el mayor enemigo pierda. Perdió. Completamente nie. Bo queríamos, chcieliśmy taka meczu. Półfinał. Tak, bo to jest Puchar Świata i najważniejsze. No to jest ciekawe, bo normalnie teoretycznie powinni chcieć ich uniknąć, no bo zawsze masz trudniejszego rywala na drodze do złota, tak? No, nawet, bo mamy to samo, wygraliśmy to samo, la misma cantidad, mamy to samo meczu. 94 i 94, creo. En el... En toda la historia. Że na całej historii rywalizacji Argentyna wygra 94 razy i Brazylia wygra 10. Nie, numero dokładnie nie, to złe, ale o to chodzi. Mamy że wygrali tyle samo meczu? I teraz chcemy grać. I chcieli po prostu zmierzyć się w takim wyjątkowym okolicznościach, żeby rozstrzygnąć, kto będzie ale lepszy. Nie, to jest taka konkurencja, ale... Zdrowa. Zdrowa konkurencja, bo dla mnie to cała Ameryka, jesteśmy najlepsi i zawsze jest taka konkurencja, ale później... Nie mamy takiej złej intencji. Jak generalnie w Ameryce Południowej patrzy się właśnie na te inne kraje? Że jakby ten kontynent jest taki zjednoczony, czy niekoniecznie? Si toda la América Latina es como unida o no tanto? O hay como la rivalización normalmente? ¿Cómo se lo ve? Hay cierta rivalidad, obviamente, porque, bueno, pues todo, en toda América es el deporte más importante del fútbol y siempre... Más que nada con Argentina hay cierta rivalidad porque siempre tenemos la fama de ser como lo creído, así como que somos los mejores. Es un poquito verdad, ¿es? Pero... Te tłumaczę tego bardzo dobre. Mówisz, że oczywiście była, jest taka rywalizacja piłkarska między każdym, bo każdy chce udowodnić, że jest najlepszy i zawsze jest szczególnie napięcie się na mecze z Argentyną, bo wszyscy na kontynencie uważają, że jesteśmy trochę tacy dumni, my jako Argentyńczycy, że uważamy się za lepszych i trochę tak jest. Trochę tak jest, pero la gente que sabe de fútbol hace esa rivalidad bien. La gente que no sabe de fútbol por ahí saca otros temas, viste, empieza la economía y se mete por otros lados oscuros.
Tak, więc mówi, że generalnie to jest ci, którzy jakby kochają piłkę, no to jest taka zawsze zdrowa rywalizacja pokroju. No każdy chce wygrać, każdy chciał z Brazylią zagrać, ale klasycznie jak ktoś zaczyna się piłka popularyzować, to wchodzi tam do tej rozmowy każdy i trochę wrzuci trochę polityki, trochę ekonomii, trochę czegoś i po prostu próbuje wtedy nawiązać jakąś taką niezdrową, brzydką rywalizację i po prostu już obrzydzić trochę te tematy piłkarskie, więc no to tak jak zawsze trochę w życiu, że znajdą się tacy i tacy. To tak jak nasz czat pisze, czyli raczej nie ma tych memów jak u nas, jak tam sąsiedzie. Ten nosacz taki patrzący w kierunku Niemców, bo sabes estos memes, que por ejemplo un día después la derrota, ¿qué tal vecino? Ah, tak, są są też. Dobra, to No to fajnie nawet, że tak jest. Dobra, no to dzięki. Tak to widzę, że gość w koszulce, przepraszam, w studiu to już koszulka nieaktualna, bo tylko dwie gwiazdki, tak? Już powinny być trzy chyba. A, tak, że brakuje ci gwiazdki. No. Powinna kupować, kupić nowe koszulki. No, dobra. Tak, no to dzięki, to tyle. Dzięki bardzo serdecznie. Bardzo spostrzegawczy widz. Tak. Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Dziękujemy za te pytania. Ja chciałem zapytać Rodrigo o te przesądy, bo to ty o tych przesądach dużo mówiłeś w kontekście Argentyńczyków, że oni jakby już ułożyli sobie cały kalendarz. No i patrz, jak w to nie wierzyć, to się przecież wszystko sprawdziło. Ale chciałem ciebie zapytać, chciałem Rodrigo zapytać o to, żebyś go zapytał o to, czy on ma jako Argentyńczyk jakieś przesądy, że tak na co dzień, w życiu codziennym, że nie wiem, zwraca uwagę na symbolikę czegoś, co może implikować jakieś rzeczy w jego życiu. Tu en la vida cotidiana, como hemos contado mucho sobre las cábalas de los argentinos y de las coincidencias y todo, que al final se cumplió todo en el Mundial. Pero si tú en la vida cotidiana, por ejemplo, tienes algunas como cábalas o algo así. Mam. Na przykład na finalu ja byłem tam w Warszawie i myślałem, o dlaczego nie jestem w domu. Bo każdy prawie cały puchar byłem w domu. Że to przez ciebie spokojnie. Przegrają, jeśli przegrają, tak? Ja lubię oglądać meczu spokojnie, tak jest sam i tak dalej. Ale to ogólnie, tak mówisz. Ogólnie. Ogólnie, nie wiem czy kawala, ale zawsze zaczynam takie, a później robię to, takie... Masz swoje rytuały. Tak. I zawsze robisz to samo. Zawsze robię to samo. Ale to... Pregunto acerca de los partidos, por ejemplo. Puede ser de los partidos, pero también de la vida cotidiana, como tú quieras. Que por ejemplo, si tienes algunas concretas. No, yo especialmente no. Ale mam trauma, bo wiem, to jest bardzo ważne w Argentina. Saulusi ma taki kabala, na przykład... Powiedziałem tego, nie możesz zmiana miejscu i tak dalej. I złe się czuję, kiedy na przykład coś inne robi, kiedy jest meczu. Ale particularmente no tengo cabalas. Siempre no soy muy cabulero. Bueno, mówi, że nie ma aż tak wiele jakichś tam przesądów, bardziej jakieś swoje rytuały. Natomiast rzeczywiście, jak był... Argentyńczycy lubią wierzyć w to, że jak powiedzmy wygrali mecz, to muszą robić wszystko tak samo. Oglądać w tym samym miejscu. Na przykład mój przyjaciel tam w Argentina cały czas to samo koszulka, to samo miejscu, to samo dom i tak dalej. Często na przykład ten sam program wybierasz w telewizji. Tak, wszystko. Że na przykład nie. To wynika z tego, że trener Adam Nawałka jest Argentyńczykiem. Tak, no, przecież on miał całą serię tych przesądów, pamiętasz, że autobus musiał wycofywać gdzieś tam. Tak, że zawsze musisz powtórzyć to samo. No więc trochę tak w piłce to czasami występuje, to w Argentynie właśnie szczególnie. To pytałem niektórych tam na miejscu, to właśnie opowiadali o tym, że nie wiem, jedli zawsze w dniu meczu to samo śniadanie, że jakby albo 15 minut, ktoś mi powiedział, że 15 minut przed meczem trzeba zawsze brać prysznic, że jakby zawsze ta sama powtórka zdarzeń musiała mieć miejsce. Jest telefon od widza i to już będzie w dzisiejszym Hyde Parku ostatni, podsumujemy sobie to. Nasze ostatnie argentyńskie tango tutaj cały czas tańczymy. Kogo witamy? Dobry wieczór, panowie. Ja mam takie dwa pytanka, nie oglądałem od początku was, ale chciałem się zapytać, jako że Argentyna i Brazylia tak od zawsze toczyły ze sobą boje i niedawno miała miejsce śmierć Pelego, jak Argentyńczycy przyjęli właśnie tę wiadomość? Czy było jakieś zjednoczenie z Brazylijczykami w tym trudnym dla nich momencie? I drugie takie pytanie, mam nadzieję, że się nie pojawiło. Czy w lidze argentyńskiej mamy jakiegoś zawodnika, który mógłby za rok, dwa lata stać się gwiazdą europejskiej piłki? Czy jest taka perełka
jak chociażby Julian Alvarez albo Enzo Fernandez. Mhm. Także dziękuję panowie bardzo i miłego wieczoru. Dzięki, dobranoc. Dzięki serdeczne. Bueno, tenemos dos preguntas. Te vamos a preguntar. Lubię, kiedy mówisz vamos. Vamos to jest bardzo takie nieformal. Vamos. Lubię tego. A tak, bo normalnie jest vamos. Vamos, tyle, vamos, tak. Vamos. Lubię. Właśnie powiedział mi, że mówię bardzo slangowo po hiszpańsku. Że tak bardzo nieformalnie. Po argentyńsku. No trochę tak, uliczny styl. Było pytanie, como los argentinos reaccionaron a la muerte de Pelé? Si fueron como los unidos con los brasileños, ¿cómo era? Bueno, hablo en español. Sí, completamente todo respeto. Nada, ni siquiera hubo ni chiste, ni vivo taquizar tú, ni... porque hubo el mismo respeto cuando, y a eso nos referimos, que no hay rivalidad, pero siempre tenemos respeto. Por ejemplo, cuando murió Maradona, hubo muchos homenajes y siempre se respetó, y lo mismo hicimos nosotros ahora cuando murió Pelé. Eso. Tak, że nie było, mówi, że nawet nie było takiego pola do żartów, że tam jakieś szyderki na zasadzie, jak to się czasami wydarza, że a propos Pelego, bo mówi, że tak samo było w przypadku śmierci Maradony, że jednak zapamiętali to, że Brazylijczycy oddawali mu niesamowicie hołd, dziękowali za jego jakby wpływ na historię piłki i kultury, więc oni teraz też jakby byli bardzo tacy zjednoczeni. Mówi, że to podkreśla, że jakby jest ta rywalizacja między Brazylią i Argentyną, ale to jest taka zdrowa rywalizacja, że to nie jest tak, że generalnie te kraje się jakoś nie lubią, że oczywiście na końcu, jak jest okazja do pożartowania i powiedzenia, że jesteś lepszy, no to zawsze to ktoś z tego skorzysta, natomiast... No raczej nie... banter. Tak, dokładnie tak. Jeszcze było pytanie o największe talenty, które są w lidze argentyńskiej. Na Liga Argentina, si hay algunas promesas jóvenes que pueden estar estrellas que tenemos que recordar los nombres por ahora. No, słuchałem takie como rumor, como se dice? Plotki. Plotki, które... Varela, to jest... Alan Varela. Alan Varela. Newcastle robił takie oferta, ale nie wiem, czy to... Tak, ale Alan Varela, to jest ciekawe nazwisko z Boca, tak, Boca Juniors. Tutaj jest 6 pozycji, tam jest 5, ale tutaj 6 pozycji gra. Tak, czyli defensywny pomocnik. Na środku. Tak, środkowy defensywny pomocnik. Boca też ma... Langoni. A, Langoni. Są młode i River zawsze ma... Ceballos. Czyli skrzydłowy, taki młody, zdolny też, który nawet był już powoływany do kadry Scaloniego, tylko nie zadebiutował chyba finalnie, więc to jest takie ciekawe nazwisko. Alan Varela, defensywny pomocnik. I też Vélez Perrone. Chyba to jest płykt, może, rumor? Plotka. Plotka o City... kupowałem cały transfer o Matias Perrone. To prawda, do tego transferu dojdzie. Teraz właśnie Manchester City bierze mega zdolnego chłopaka, Matias Perrone. To jest jaka pozycja? Środkowy pomocnik. Tak, ale nie delantero, nie atakuje, ofensywny pomocnik. Ofensywa pomocy. Okay. Więc Przemek, będziesz musiał niedługo się tych nazwisk pewnie dobrze też nauczyć. Ta informacja się pojawiła faktycznie też w angielskiej prasie. To mega zdolny chłopak z Vélez, Sarsfield. To jeszcze powiedz na koniec, bo będziemy powoli zbliżać się do końca. Twoje najlepsze wspomnienie z reprezentacją, to już wiemy, jakie będzie, a najlepsze wspomnienie z Boca. Bo to taki klub, który rodzi w umysłach Europejczyków też romantyczne historie. Rozumiałem tylko ten słowa. Najlepsze co? Wspomnienie. Recuerdo. A, moje albo ogólnie? Twoje. Moje. Z Boca. Ja byłem w stadium, kiedy wygraliśmy Puchar 2012. Z Falcioni, Invictos, jak się nazywa to? Niepokonanie. Ja, nigdy przegraliśmy i było Riquelme, to był mój pierwszy raz, kiedy byłem na stadion i Riquelme grał. To było bardzo dobrze, bo pamiętam wszystko. 2012 rok. Tak. I to był puchar... Nasza puchar, campionato, lokal. I później... Też dużo pamiętam, kiedy graliśmy z River, tem półfinalu,
przegraliśmy, ale to było bardzo dobrze też. Czyli te momenty, kiedy byłeś na stadionie. Tak, na stadionie. Głównie, bo to takie najbardziej zostaje w głowie. No to jest inna afera, ty byłeś. Byłem. To jest inny moment. To jest... Mówi się o La Bombonerze, o stadionie. Nawet byłem w Camp Nou, byłem w Barcelona następny tygodniu. Tym tygodniu. Ten tygodniu. I byłem w Camp Nou i to jest inny. Też jest dobrze, ale nie czuję inny to klimat. Samo. Inny klimat. Jest takie powiedzenie, że La Bombonera late? Late, sí, se mueve. Czyli że jakby rusza się stadion, że to czujesz, że po prostu... Late to jest takie słowo od uderzeń serca i że kiedy jesteś na tym stadionie, to jest rzeczywiście moment, kiedy czujesz, że po prostu on się cały czas rusza. I nawet są takie rozmowy, że to już teoretycznie jest taki moment, że ten stadion jest niebezpieczny i Boca będzie budować nowy stadion, czy nie? Chyba tak, ale nie wiem, bo to jest nasza, wiesz... Świątynia. Kibice nie chcą na to pozwolić, ale tak już rozum i rozsądek podpowiadają, że wypadałoby, ale no kibice tak niekoniecznie chcieliby się gdzieś przeprowadzać. Tienen que vender las casas atrás. A, muszą wyprzedać gdzieś tam w dzielnicy jakieś domy, znaleźć miejsce i tak kibice widzą, że to jest stary stadion i tak już no naprawdę z innej epoki, ale mimo wszystko nie chcieliby, żeby tę historię zostawiać, sentyment. A ty z kim kibicujesz? River albo Boca? Nie, ja w Argentynie nie mam ulubionego klubu, więc twoje pytanie jest totalnie zaskakujące, ale wiesz co, powiem ci komu? Boca. Boga. Tak. Okay. Przekonałeś mnie. Okay. Macie plus jednego. Socio, tak? Jak to się... Tak. Także pogadamy sobie jeszcze o tych klimatach. Słuchajcie, to musiał być zwariowany Hyde Park z gośćmi z zagranicy, dlatego że takie też były vlogi, relacje na żywo Dominika i Szymona. Ja się bardzo cieszę w ogóle, muszę ci powiedzieć, Dominik, to tak na koniec prywatnie, trochę prywatnie, bo jeszcze parę osób z nami jest na czacie. Że ty bardzo szybko przyszedłeś do przeglądu sportowego. To jest taka historia, którą być może nie wszyscy ludzie znają, ale przyszedł Michał Pol do mnie, który wtedy był naczelnym, no ale jakby odpowiadałem za gazetę, więc Michał powiedział: jest tu chłopak, bardzo fajny, bardzo zdolny, musimy go wziąć, tylko że jest taki problem, muszę to ustalić z jego rodzicami, bo on ma 18 lat. I pamiętam, jak się pojawiłeś w tej redakcji i pamiętam, jak dostawałeś pierwsze zadania i się z nich wywiązywałeś, lepiej, gorzej, ale cały czas próbowałeś robić różne rzeczy. I przypomniałem sobie przy okazji tego twojego wyjazdu do Buenos, jaką radość ci sprawiło i niedowierzanie wtedy, kiedy powiedziałem ci, że lecisz do Brazylii. No tak, wszystko zaczęło tak naprawdę. I myślę, że to też było dla ciebie takie fajne, żeby dotknąć tamtej kultury. A to się bierze z tego, że wydaje mi się, że kto raz jest w Ameryce Południowej, bo trochę mówiliście wcześniej o tych kibicach, którzy się zrzucają i jedzie jeden, a jest ich trzech, to ja sobie pomyślałem, że kto był w Rio, to musi sprawić, żeby inne osoby też zobaczyły Rio. I pomyślałem sobie, że to będzie dla ciebie super, super rzecz, dlatego się mega cieszę, że... Wydaje mi się, że nikt nie zrobiłby tych relacji tak dobrze jak ty, dlatego że niewielu jest w Polsce ludzi obdarzonych twoim entuzjazmem. Dominik to najbardziej pozytywna jednostka, jaką znam, jaka pracuje w ogóle w naszej redakcji, chociaż wielu jest tutaj wspaniałych ludzi. Dlatego takie relacje mogliście oglądać właśnie od Dominika. Tak, dzięki serdecznie. Przemek, to tak rzeczywiście jest, że jak właśnie poprzedni finał mundialu w sumie, to pojechałem pierwszy raz do Brazylii, do Rio de Janeiro. Niesamowita przygoda i tak jeździłem sporo po Europie, po Hiszpanii. W sumie większość regionów miałem już zjechanych i pojechałem do tego Rio. Śmialiście się, pamiętam, w przeglądzie sportowym, że wróciłem jako trochę inna osoba, ale bo pojechałem do tego Rio i tak sobie pomyślałem, całe życie mówiłem Hiszpania, to jest taki otwarty kraj, wszystko fajnie i tak dalej. I sobie pomyślałem naprawdę potem, że Hiszpania jest nudna, nie? Że to jakby, że to nie ma nic... Znaczy nie ma porównania żadnego. Nie ma porównania, tak, że to jest w ogóle zupełnie inny świat i no i stąd się wtedy też tak... Pamiętam, w sumie mogę powiedzieć, jak jeszcze mam minutę czy coś. Jasne, że tak. Że byłem w tym Rio de Janeiro i kolega do mnie napisał, już będąc wtedy w Rio, że on leci ze studiów, kolega, że leci do Peru i czy nie chciałbym polecieć. I ja byłem już totalnie spłukany, nie miałem żadnych tam pieniędzy i tak dalej, ale mówię, dobra. Diety przejepite, przejedzone. Tak, już. Tak, ale mówię, kupuj ten bilet, to jest tam za jakiś czas, najwyżej się zapożyczę, coś w tym stylu, ale muszę lecieć. Jakby na tyle mi się to spodobało, że mówię, nie no, wszystkie pieniądze, jakie mam, inwestuję. No i będę tam jakoś żył jakimś tanim kosztem, ale jakby potrzebuję więcej tej Ameryki Południowej. No i dzisiaj to na pewno jest moja znacznie większa miłość niż Hiszpania. A tylko jeszcze do naszego Michała Pola to ci powiem, że w tej historii jest wszystko prawdziwe, poza tym, że miałem wtedy
17 lat i byłem w drugiej klasie. Ja się zastanawiałem mówiąc to, bo nie byłem pewien właśnie, czy byłeś pełnoletni. Byłem w drugiej klasie liceum i mówiłem Michałowi, że nie wiem, no w sumie to jeszcze muszę skończyć liceum i takie rzeczy, a Michał Poliak to on powiedział, w ogóle żadnego problemu, to ja znam taką dyrektorkę, to ci załatwimy szkołę, to ty będziesz pracował, żadnej tam maturę sobie zdasz, jak będzie czas i tak dalej, i tak w ogóle żadnego, jak to Michał, żadnych w ogóle barier, żadnego problemu, tylko robimy to, mówi, ja myślałem, że już jesteś na studiach, ale to żaden problem, będziesz sobie pisał tekst, mówi, fajna sprawa i pamiętam, że jak na jakieś pierwsze spotkanie przyjechałem, to no to były jeszcze takie klimaty, że pokroju ktoś mi zaproponował kawę, ja powiedziałem, że jeszcze nigdy w życiu nie piłem, bo jestem za młody. Kiedy mnie tam zatrudniano, więc no fajnie się wszystko potoczyło. Fajna to jest puenta do tych wszystkich historii Dominika z Buenos. Jeśli chodzi o ten Hyde Park, to już wszystko. Ja tylko przypominam wam, że mamy dla was ofertę naszego partnera, czyli od Canal Plus Online. 10 zł za pierwszy miesiąc i oczywiście wracają ligi zagraniczne, możecie oglądać La Ligę, możecie oglądać Ligę, wybrane mecze Premier League, także gorąco was zachęcamy do skorzystania z tej oferty w linku. Dominik Piechota, kanał sportowy, Rzecz Jasna, a także Rodrigo Ibáñez. Bałem się, cały program się bałem, że coś źle powiem. Byli z nami także Nico, Floron, no i Szymon, nasz niezapomniany... Latynos z łap, pięknie go podsumowałeś. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie komentarze na czacie. Jak mawia Michał Pol, nie odchodźcie od YouTube'a. Jutro też jest dzień. Dobrej nocy. Cześć. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.